Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Zanim oficjalnie się przywitamy, zanim się przedstawię, mam pytanie typowo techniczne. Czy mnie widać i czy mnie słychać? I mam prośby do uczestniczek. Widzę, że wszystkie osoby zalogowały się na komputerze. Dlatego myślę, że tutaj nie będzie problemu technicznego. Widać i słychać. Alicja, dziękuję, fajnie, witam serdecznie. Skoro u Ciebie jest wszystko ok, to mam nadzieję, że u pozostałych uczestniczek również. Umówmy się, że mnie widać i słychać, i tak zostanie, mam nadzieję. A Wy będziecie pisać na czacie, jeżeli będą pytania, jeżeli pojawią się jakieś trudności, dobrze? Dobrze, to ja jeszcze raz oficjalnie serdecznie Was witam. Witam Was na webinarze, który jest poświęcony, u Małgosi też super, fajnie, który poświęcony jest jakby kolejnej odsłonie Scratchu Juniorze. Dlatego zanim zaczniemy pracować, potrzebne jest kilka niezbędników. Dziewczyny, mam nadzieję, że oprócz tego, że oglądacie, to również macie gdzieś w pobliżu tablet, a na tablecie uruchomioną aplikację Scratch Junior. Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to super. Jeżeli nie, to tak szybciutko biegnijcie. Jeżeli z jakichś powodów nie macie przy sobie tabletu i się to nie uda, to może komórka i chociaż zdjęcia co jakiś czas zrobione ułatwią troszkę jakby zapamiętanie tego, co tutaj się będzie działo. No, dzisiejszy webinar myślę, że będzie łatwy i przyjemny. Zaraz powiem, czego konkretnie będzie dotyczył. Jeszcze raz chciałabym Was przywitać w programie Zaprogramuj przyszłość, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Witam jeszcze tym bardziej serdecznie i gorąco. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie do nas dołączać. Już widzę coraz więcej. Świetnie. Elwira, witam serdecznie. Mam nadzieję, że skoro się z nami witasz, to u Ciebie również widać i słychać. Mam nadzieję, że widzicie mnie i widzicie na razie pierwszy slajd prezentacji. Aczkolwiek tych slajdów nie będzie dzisiaj dużo, ponieważ będziemy działać przede wszystkim praktycznie. Super. Słuchajcie, to jeszcze taka sprawa organizacyjna. Chciałam zapytać, czy ktoś z Was już był na webinarze nocowym? Czy dla Was to pierwsza wizyta na takim webinarze? Chciałabym dwa słowa na temat pracy, jak ona będzie wyglądała w dniu dzisiejszym, jak będą wyglądać ramy czasowe. Dajcie znać, jeżeli już na takim webinarze byłyście. Słuchajcie, to. Drugi raz, Alicja. Super. Dobrze, no to. Czyli niektórzy już będą wiedzieli mniej więcej, o co chodzi. A ja jeszcze raz dla wszystkich. Nasze spotkanie trwa od godziny 17 do godziny 20. To jest taka część warsztatowa, kiedy będziemy próbować coś z juniorem robić. Natomiast od godziny 20 do godziny 21 jestem tutaj do Waszej dyspozycji. Jeżeli będziecie miały takie życzenie, możecie pytać. Możemy coś jeszcze wspólnie zrobić w tym juniorze. Pewnie po prostu taki dyżur i jestem dla Was. Renata, witam również serdecznie. Słuchajcie, staram się, piszecie na czacie. Bardzo mnie to cieszy, bo to też świadczy o tym, że jest informacja zwrotna i że jesteśmy cały czas w kontakcie i że cały czas coś u Was i u mnie się dzieje. Ja staram się cały czas ten czat śledzić. Czasami może mi się zdarzyć, że operując w Scratchu, być może coś mi umknie, więc jeżeli nie odpowiadam na jakieś pytanie, to śmiało powtarzajcie je i pukajcie. Ale tak jak powiedziałam, staram się na bieżąco tutaj śledzić Wasze wpisy.
Postaramy się zrobić to powoli, spokojnie, tak żeby nam się wszystko udało. Jeżeli będzie coś za szybko, to również piszcie. Jeżeli trzeba będzie coś powtórzyć albo pokazać skrypt jakiejkolwiek postaci, to również pukajcie śmiało i będziemy powtarzać. Dobrze. Super. Widzę, że mistrzowie kodowania też są z nami. Świetnie. Dobrze, słuchajcie, przez te 3 godziny proponujemy sobie w połowie taką króciutką przerwę. Ja ją nazywam przerwą techniczną. No wiecie, takie sprawy do ogarnięcia, tego typu jak, nie wiem, kolejny kubek ciepłej herbaty lub kawy, kto co woli. I myślę, że tak będzie 5, 10, 15 minut i to wszystko będzie znowu zależało od Was. Będę pytać. No dobrze, no, czy do spraw organizacyjnych są jakieś pytania? Jeżeli tak, to piszcie. Jeżeli nie i gotowe jesteście, to zaczynamy. Witam, Elżbieta. O, coraz więcej osób. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo to zawsze raźniej, jak nas jest więcej. Fantastycznie. No dobrze, słuchajcie, no to. Zaczynamy. Dzisiaj mam nadzieję, że informacja do Was dotarła i na dzisiejszym webinarze zajmiemy się scenami. Ten webinar nazwałam Teatrzyk Zabawa Scenami. Taki teatrzyk, bo sceny kojarzą się właściwie z teatrem. Słuchajcie, też nie wiem, na jakim etapie jesteście w tej chwili pracy w projekcie. Wiem, że część z Was skrecza już robiła. Przed częścią dopiero te zajęcia są przed. Wiemy, że w Skreczu Juniorze tych bloczków jest sporo, więc niekoniecznie, jeżeli już ktoś coś robił, to niekoniecznie bawił się scenami. Proszę, dajcie mi informację zwrotną, jak to u Was wyglądało. Kto się zajmował sami, ewentualnie jakieś projekty, które się pojawiały. Myślę, że sceny to jest dość prosty projekt, dość prosty do ogarnięcia. Nie ma tam większej skomplikowanej filozofii. Natomiast my spróbujemy oprócz tych scen, i ja postaram się zaproponować jakieś konkretne aktywności do tych scen, tak żeby łatwo było z dzieciakami przeprowadzić takie zajęcia. Natomiast przy okazji tych scen też chciałabym coś tam gdzieś przemycać, jakieś pojedyncze bloczki. Alicja, podstawy. Ok, czyli będziemy sobie powolutku, krok po kroku. Jeżeli ktoś jeszcze bawił się scenami, to dajcie znać. Jeżeli nie, to też napiszcie. Ułatwi to troszeczkę taką pracę z Wami, czyli po prostu będę wiedziała, jak mówić. Czy także od początku szybciutko, krok po kroku, czy może jednak troszkę przyspieszać? Dobrze, słuchajcie, skoro wszystko wiemy, to teraz przechodzimy już do uruchomienia Scratcha Juniora. Teraz proszę, dajcie mi informację zwrotną, czy u Was na ekranie pojawił się pulpit właściwie mojego tabletu. Czy widzicie mój pulpit? Troszkę tutaj jest, troszkę tego mam. Troszkę bałagan muszę posprzątać na wiosnę na tym pulpicie. Ale dajcie informację, czy widzicie ekran mojego pulpitu. Na nim również jest Scratch Junior i nasz zaprzyjaźniony kotek. Nie, Elwira nie. Dobra, to ja już widzę, czego nie. Okej. Okay. A teraz dajcie znać, czy teraz widzicie. Ala też nie. No i w sumie miałyście prawo tego nie widzieć. Nie zrobiłam jednego ważnego klika. Jest, super. Rozumiem, że widać. No to zaczynamy. Uruchamiamy kotka, czyli uruchamiamy nasz program. Jeżeli pracowałyście już dość sporo w Scratchu Juniorze, to prawdopodobnie miałyście również do czynienia po prostu z technologią i tak jak każda aplikacja potrafi się zawiesić, zatrzymać, wyłączyć samoistnie, tak również w Scratchu wiemy, że pojawiają się takie problemy czasami.
Dlatego będziemy nasze projekty często zapisywać, zaraz jak. Być może to już też wiecie. No dobrze, no to zaczynamy. Uruchomiłam program, uruchomiłam aplikację Scratch. No i mam pulpit, gdzie znak zapytania to jest taka informacja i troszkę filmików pokazujących, jak to działa. Natomiast to, co nas interesuje, to wchodzimy w domek. Słuchajcie, dajcie mi proszę znać, czy jest może osoba z nami, która w ogóle jeszcze nie pracowała, oprócz oczywiście zajęć, szkoleń stacjonarnych na Scratchu. To dla mnie będzie bardzo ważna informacja. Dobrze. No to ja mam już tutaj mam swoje projekty. Jeżeli wy już coś robiłyście, to również macie swoje projekty. Wiemy, że plusy w Scratchu Juniorze dodają nowe elementy, no to ja dodaję nowy projekt, czyli zaczynam od plusika i wchodzę w gotowy, pusty projekt, tylko z moim kotem, nie ma tu nic więcej. I zanim przejdziemy do jakiejś konkretnej zabawy, konkretnej aktywności, to chciałabym kilka rzeczy na temat scen powiedzieć. Słuchajcie, po lewej stronie ekranu mamy kotka, i pod kotkiem plusik. Ten plusik będzie oznaczał, że będziemy dodawać nowe postacie. Nazywamy je często duszkami. Prawa strona wygląda bardzo podobnie. I tutaj będą sceny. Sceny ja czasami tłumaczę dzieciakom, że to są takie kartki. Czyli mam taki zeszyt czterokartkowy. No właśnie, czterokartkowy. Jeżeli nie pojawiło się to jeszcze u Was, to niestety mamy ograniczenie, jeśli chodzi o ilość scen użytych w Scratchu i są to tylko 4 sceny. Na razie zobaczcie po prawej stronie, widzę pierwszą scenę i ona nawet ma numerek 1 z kotkiem. Zanim dodam następną, wejdźmy w kategorię czerwoną, bo tutaj w tej kategorii te sceny za chwilę będą nam się pojawiać. Na razie to są tylko 2 bloczki. Jak kojarzymy, pierwszy zupełnie czerwony oznacza po prostu koniec skryptu. Jest to symbol. On nie wykonuje żadnej funkcji, nie ma żadnej funkcji. Jest symbol końca, natomiast ja zawsze podkreślam, pamiętajmy uczyć dzieciaki, że ten koniec jest ważny, żeby zasygnalizować koniec skryptu. Ale dzieci, jak dzieci wiedzą zapewne, że nie dołożenie tego czerwonego bloczka niczym nie skutkuje tak naprawdę, wszystko będzie działać. No i mamy taki znak, oznacza zawsze, czyli rób cały czas. I na razie nic więcej tutaj nie mamy, no więc po prawej stronie naciskamy plusik. I w tym momencie pojawiła mi się scena numer 2. Zobaczcie, ona wygląda analogicznie jak numer 1. Czyli pierwsza zasada, kiedy dokładam nową scenę, pojawia mi się dokładnie taka sama pusta scena z kotkiem, tak jakbym zaczynała projekt od nowa. A zobaczcie teraz tutaj na dole na czerwonym pasku, pojawiła mi się scena numer 1. Dlaczego scena numer 1? Jestem w dwójce. Ja z dwójki do dwójki nie mogę przechodzić, no bo to nie ma sensu. Z dwójki mogłabym wrócić do jedynki. Dlaczego? Dlatego jest jedynka. A kliknijmy na jedynkę. Jak wejdę w jedynkę, zobaczcie, w jedynce widzę scenę numer 2, bo z jedynki mogę przejść do dwójki. Ale z jedynki na jedynkę też nie ma sensu, bo już tam jestem. No dobrze, no to słuchajcie, testujemy. Kolejna scena, dodaję i już mamy scenę numer 3. I zwróćcie uwagę, że jestem w trójce, to widać dwie pozostałe. Jedynkę na paseczku czerwonym i dwójkę. No to mam możliwość jeszcze dołożenia plusa, to proszę bardzo, dokładam plusika. I teraz zobaczcie, mam 4 sceny. Nie mam tutaj żadnego suwaka, nic nie mogę poprzesuwać. Jest to dla mnie informacja, że tylko tyle mogę skonstruować tych scen. Dobra, słuchajcie, od czasu do czasu napiszcie mi, czy jesteście w tym miejscu, czy macie 4 sceny, a na razie one wyglądają dokładnie tak samo, ale za chwilę co nieco tutaj zmienimy. Świetnie.
No dobrze, słuchajcie, no to spróbujmy się, spróbujmy na razie tylko pobawić się takimi sztuczkami z tymi scenami, czyli tak jakby podstawowe zasady działania tych scen. Słuchajcie, wchodzimy na scenę numer jeden. Zobaczcie, jestem podświetlona tutaj, pomarańczową ramkę mam. I żeby było mi wygodnie i żebym to dobrze widziała, zróbmy tutaj tło. Nad kotkiem, przypominam, jest taka pocztówka. Po naciśnięciu mamy sceny. I ja chcę wybrać pustą, zupełnie pustą. Wybieram pędzel. I uwaga, numeruję tą scenę, czyli piszę jedną jedynkę wielką na środku. Zatwierdzam w prawym górnym rogu. Świetnie i dokładnie o to mi chodziło. Przestawmy tego kota jeszcze w to miejsce obok, żeby nie zasłaniał nam tej jedynki. Dobra. Teraz to samo robimy w dwójce, tylko piszemy dwójkę, w trójce trójkę i w czwórce czwórkę. Na każdej scenie spróbujcie przesunąć kota w inne miejsce, bo to też da nam tutaj pewne rozeznanie co sceny. Czyli wchodzę sobie do dwójki, wybieram tło, puste, pędzel, maluję dwójkę, zatwierdzam. Kotka sobie przesunę w drugą stronę. I to samo robię trójka. Pocztówka. Ekran. Pędzel. Trójka. Kotka sobie przesunę na przykład gdzieś tam do góry. I jeszcze zostaje mi czwóreczka. I tutaj w tej czwóreczce również pustcena i czwóreczka. I zatwierdzam. Dobra. Też kota przesuwam, żeby nam nie zasłaniał tej czwóreczki. Czyli mam cztery sceny i mam ponumerowane tło. Dlaczego? Bo ja będę chciała pytanie i myślę, że to już też jest dla Was znane. Nad sceną znajdują się dwie takie białe kartki. Jedna jest czysta, a druga jest w kratkę. Do tej w kratkę jeszcze dojdziemy i wykorzystamy ją. Natomiast ta pierwsza biała spowoduje, że ja przejdę w tryb pełnoekranowy. I tutaj widzicie, nie widać numeru sceny, dlatego zależało mi, żeby nas pojawił się ten numer sceny. No dobrze, no to wchodzę do mojego, wracam do mojego ekranu edytowalnego. Mam cztery sceny na każdej scenie i teraz pierwsza podstawowa zasada. Program uruchamiany są najczęściej, choć niekoniecznie, za pomocą zielonej flagi. Dobrze jest natomiast zawsze przy każdym programie, który startuje, a coś poprawiliśmy, tą flagę jednak uruchomić, bo to powoduje odświeżanie tego, co robiliśmy, czyli naszych poprawek ewentualnych. I teraz zobaczcie. Informacja. To się przyda przy pracy. Ja teraz jestem w scenie numer 4. Niestety w Scratchu Juniorze to nie jest tak, że z automatu moja scena zaczyna się od sceny numer 1. Więc pierwsza zasada, trzeba pamiętać. Z reguły planujemy pracę tak, że zaczynamy na scenie pierwszej i chcemy też, żeby cały projekt otworzył się ze sceny pierwszej. Jeżeli ja na przykład, nie wiem, kliknę sobie oznaczoną trójkę, bo coś w tej trójce poprawiałam, jeżeli ja sobie wejdę w pełny ekran, jeżeli ja sobie uruchomię zieloną flagę, to popatrzcie, zostaję na tej trójce. Czyli nie zaczynam od sceny numer jeden. I to jest ważna rzecz, dzieciaki. Bardzo często metodą prób i błędów dopiero do tego dochodzą i warto jest o tym wspominać. Dobrze, słuchajcie, kolejna ważna informacja. Informacja, sztuczka. Wejdźmy sobie na scenę numer 1. Mamy tutaj jedyneczkę, mamy kotka i mamy, chciałabym, więc po lewej stronie weźmy sobie plusik. Wybierzmy sobie dowolną postać z biblioteki.
Cokolwiek, co Wam się tam podoba. Co jest pierwsze w kolejności? Nie wiem, zebrę. Mam zebrę. I teraz co? Chciałabym, żeby ta zebra mi tutaj chodziła, cały czas chodziła. No to jeżeli muszę zaprojektować jej pewien skrypt. Wchodzę sobie w żółtą kategorię, bo tutaj mam początki. To może zacznijmy na początek, kiedy uruchamiam zieloną flagę. Chcę, żeby moja zebra cały czas szła w prawą stronę. Wchodzę w kategorię niebieskie i cały czas, no czyli zapętlam zawsze. OK. I teraz słuchajcie, jak już mamy tą zebrę z takim bardzo prostym skryptem, zobaczcie, ja uruchomię ten skrypt. No moja zebra chodzi, nic się na razie nie dzieje, prawda? OK. Tak, że postacie, które generuję na pierwszej scenie, chciałabym również odwzorować w kolejnych scenach. Natomiast czas jest drogocenny i praca z dzieciakami pochłania bardzo dużo czasu w juniorze. Tym bardziej, już tutaj, o, tym bardziej słuchajcie, że dzieciaki bardzo się koncentrują na przykład na grafice. Same dobrze wiecie, że uwielbiają rysować, poprawiać, kolory dobierać i to im pochłania strasznie dużo czasu, więc tutaj musimy się nauczyć pewnych sztuczek. No to zróbmy coś takiego. Wejdźmy sobie do sceny numer 1, tu gdzie mamy zebrę. I teraz chciałabym moją zebrę przenieść do sceny numer 2, więc zobaczmy, co wystarczy zrobić. Przechodzę na lewą stronę, tutaj gdzie mam podpiętoną zebrę, ten bloczek zebry, chwytam za zebrę i uwaga, popatrzcie, trzymam klawiszem myszy i przeciągam na scenę numer 2, puszczam. Będzie taki charakterystyczny dźwięk takiego łykania troszeczkę i zobaczcie, że ta zebra na scenie numer 2 już jest. No to teraz wejdźmy jeszcze na scenę numer 2. I zobaczmy, jest kot i jest zebra. I sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, że w zebrze znalazł się również jej skrypt. Czyli w ten sposób, w szybki sposób, możemy kopiować postacie z jednej do drugiej sceny. I teraz, słuchajcie, spróbujmy przetestować. Weźmy sobie na scenę pierwszą. I ja bym chciała jeszcze wejść do tego dużego ekranu, czyli weźmy sobie pełny wymiar. I tutaj jeszcze, my za chwilę to będziemy oprogramowywać, ale zobaczcie, że na tej pierwszej scenie pojawiają się w rogu w powiększeniu strzałki. Tutaj u mnie troszkę zasłonięte przez ikonę programu, za pomocą którego udostępniam Wam mój pulpit. I teraz zobaczcie, jak kliknę niebieską strzałkę, automatycznie przenoszę się do sceny numer 2. I na scenie numer 2 znowu mam, ale tym razem już się pojawiła lewa i prawa strona. To znaczy, że mogę w ten sposób przechodzić w lewą stronę dalej, w prawą dalej, albo wracać w lewą stronę między scenami. I w ten sposób mogę się przełączać, jeżeli pomaga nam to, jeżeli nasze sceny nie mają interakcji między sobą. A my będziemy robić tak, że będą. Słuchajcie, to wracam do sceny pierwszej. Uruchamiam zieloną flagę. Moja zebra sobie wędruje. I teraz sprawdźmy, co się dzieje na scenie numer 2, czyli przełączę na dole na scenę numer 2. Popatrzcie, jestem na scenie numer 2, tak? Jest moja zebra. No ona nie chodzi, bo przełączyłam to za pomocą niebieskiego przycisku. Jak jeszcze raz powinnam odświeżyć i uruchomić zieloną flagę. Dobrze. OK. Zamykam. Wracam do trybu edytowalnego i tak sobie myślę, że tutaj mamy praktycznie wszystko ze scenami. Jeszcze tylko jeden taki motyw ułatwiający również sprawę,
Zobaczcie, co ja teraz robię ze scenami. To tak podobnie troszkę z duszkami. Jeżeli chwycę jakąś scenę, to mogę przesuwać jej kolejność. I to teraz fajnie widać na moich, fajnie widać na moich, słuchajcie, liczbach. Dobrze widać na moich liczbach. Spróbujcie pomanipulować tymi scenami i poprzesuwać. I dajcie znać, czy ta zabawa początkowa i te sztuczki, te triki i tak naprawdę pokazanie, co możemy z tą sceną zrobić, jest jasne. Aha, jeszcze może wypadałoby pokazać, jak usunąć scenę. No to jest właściwie praktycznie dokładnie tak jak z duszkami. Jeżeli, uwaga, chciałabym usunąć scenę numer 3, to teraz najeżdżam na... scenę, znaczek oznaczający, że mogę tę scenę usunąć, czyli nie chcę tej sceny. W tym momencie mam 3 sceny, oczywiście numeracja już jest niekompletna, bo usunęłam trójkę. Mogę sobie dodać nową, jeżeli tamta mi się w całości nie podobała. No dobrze, no to słuchajcie, myślę, że to nie jest godne zapisania. Nie zapisujmy tego projektu, chociaż Scratch Junior powinien Wam na bieżąco zapisywać projekty. Czasami się jednak zdarzy, że jak się zawiesza i prog przestaje działać, to nie wszystko jest zapisane. Wtedy się możemy trochę złościć, że coś nam uciekło. Jeżeli chcecie sobie zapisać, bo być może uznacie, że taka zabawa, czy takie pokazanie, co można robić ze scenami, jest praktyczne dla dzieciaków, to słuchajcie, prawy górny róg. Mamy pomarańczową karteczkę, która wystaje. Po uruchomieniu mamy informację, jak ten projekt się nazywa. U mnie jest to projekt 32. No jest on numerowany w kolejności, ale on wcale nie musi się nazywać 32. Po kliknięciu mogę ten projekt, słuchajcie, nazwać jak tylko chcę. No niech będzie test sceny. I wystarczy zaptaszkować w prawym górnym rogu. I ten test, może to jest lepsze słowo, powinno się znajdować. Słuchajcie, jeżeli jesteście tam dalej, to dajcie mi znać, czy to wszystko jest jasne, co do tej pory powiedziałam, a być może się okazać, że to tak naprawdę wszystko wiecie, to o czym mówiłam. Wszystko jest jasne, świetnie, ok. No to skoro tak, to teraz zaczynamy jakąś konkretną zabawę. Fajnie, dzięki. I zaczynamy kolejny projekt, czyli lewy górny róg, klikamy na domek. No u mnie już widać ten projekt, test sceny tutaj zapisane, a mnie interesuje nowy, czyli klikam na nowy. Świetnie. Dobrze, słuchajcie, pierwsza zabawa to bardzo prosta zabawa. Chciałabym, żebyśmy zrobili 4 sceny. Te 4 sceny będą miały różne tła i chciałabym, żeby zrobić takie wrażenie, że mój kotek wędruje, czyli przechodzi z jednej sceny na drugą, z drugiej na trzecią, z trzecią na czwartą. No i teraz właściwie możemy sobie zapętlić z czwartej na pierwszą znowu, czyli cały czas sobie wędruje. Taką wędrówkę dookoła świata możemy sobie zrobić. Ale chciałabym, by to był właśnie taki efekt, że mój kotek przechodzi z lewej strony na prawą stronę. Chociaż u Was powinnam powiedzieć tak, z lewej na prawą. Chyba tak. I przechodzi w tym momencie, jakby idzie sobie dalej i tu nagle zmienia się krajobraz. Więc spróbujmy taką prościutką rzecz zrobić. No to uwaga, słuchajcie. Mamy kota i zostawmy tego kota na razie na wszystkich scenach. Dodajemy 4 sceny. Mamy 4 sceny. I zaczynamy od pierwszej sceny. I chciałabym, żebyście załadowali na tych scenach konkretne tło z biblioteki.
Wam się tam podoba? Po czym chodzić? No, tutaj mam pierwszą scenę. Druga, zmieniam tło. Z lasu niech on sobie przewędruje. Może nie na zimę, ale niech sobie przewędruje, czemu nie, na polanę z rzek. Potem trafi na przykład na trójce. Trafić na trójkę. Trójkę, trójkę. No nie wiem, niech na pustyni jakąś sawannę trafi. I ostatni, czwarty. Niech sobie trafi. Czemu nie niech trafi do miasta? Dobrze. Niech będzie u mnie miasto. Czyli mamy cztery. Ola, witam serdecznie. Mam nadzieję, że dołączyłaś. Masz ze sobą tablet. Jak właściwie pierwszy projekt zaczynamy ze scenami i mam nadzieję, że dołączysz swoim tabletem. No dobrze, mam cztery sceny, no to zaczynamy od tej pierwszej, ponieważ tak nam chronologia podpowiada. I teraz chciałabym, żeby mój kotek robił wrażenie, że przechodzi sobie z lewej strony na prawą stronę. No więc pierwsza rzecz, to w ogóle go trzeba tutaj przesunąć na lewą stronę. I teraz tak, żeby było wrażenie swobodnego przejścia, chociaż i tak przejście między scenami, zaraz zobaczycie, troszeczkę się zawiesza, ale przynajmniej, żeby złapać jeden poziom, więc możecie to zrobić umiejscowiając kota na każdej scenie gdzieś na, tak jakby chodził po dolnej linii, albo zawsze trzymać się środka, mniej więcej. Słuchajcie, no dobrze, no to w takim razie wybierzmy sobie tego kotka i tutaj niech kotek. No właśnie, i tutaj właściwie pytanie, co należy zrobić, to znaczy jak można byłoby to rozwiązać. Ja pomyślałam o dwóch sposobach. Ciekawa jestem, czy jesteście w stanie coś jeszcze mi podpowiedzieć. Mój kotek ma zacząć przesuwać się w prawą stronę i w pewnym momencie przejść do sceny numer dwa. Czy macie pomysł, jak to zrobić? Ola, super. No, mam nadzieję, że wszyscy dacie radę. Tak jak podkreślałam, sceny są dość łatwe. Kwestia tylko jakby całej otoczki w stosunku do tych scen. Słuchajcie, macie jakiś pomysł? No, może zacznijmy tak. No, na pewno zielona flaga, czyli kiedy uruchamiam projekt, mój kot powinien przesuwać się w prawą stronę. No to jest na pewno. I teraz pytanie, co z tym dalej zrobić? Ja chciałabym, żeby kot, jeżeli zbliży się do krawędzi prawej strony, to chciałabym, żeby przeskoczył do dwójki. Jak myślicie, jak to rozwiązać? No jest, właściwie to można by powiedzieć, że to jest jakiś warunek. Jeżeli zbliżysz się do prawej krawędzi, przejdź do sceny numer. Macie jakiś pomysł? No dobra, to ja podpowiadam. Na razie moje dwa. Zacznę od takiego projektu, który wykorzystał właśnie ten warunek. Jeżeli znajdę się w danym miejscu, to przejdę do sceny numer dwa, ale muszę jakoś to miejsce tutaj, gdzie ruszam teraz kursorem myszki, muszę to miejsce w jakiś sposób oznaczyć. Czyli potrzebny mi jest element, który będzie oznaczał, że mam dalej w tym kierunku. No to zróbmy tak. Dodajmy sobie nową postać. Wybierzmy sobie zupełnie czystą kartkę i wybieram pędzel. I najprostszym elementem świadczącym, że mam iść w tym kierunku, no to jest strzałka, czyli nasze strzałki nadają kierunki. Czyli wybierzmy sobie trójkąt. Zobaczcie, ja narysuję niewielki trójkąt, może być czarny, to nie ma znaczenia. I obróćmy może ten trójkąt. Tutaj mamy takie po prawej stronie strzałki. Chwytam i obracam trójkąt, tak żeby oznaczał kierunek w prawą stronę. No, po obróceniu zatwierdzam.
I zobaczcie, mam jeszcze na scenie trójkąt, który przesunę sobie właśnie do prawej krawędzi. I teraz zasada jest taka. Kotek będzie przemieszczał się, uwaga, wchodzę do kotka, kotek się będzie przemieszczał o jeden krok i tu jest dobrze wybrać kategorię, że przemieszczam się zawsze. No, łap się, dobrze. A teraz wchodzę sobie w postać trójka, jestem w trójkącie. I trójkąt, dopiero trójkąt, jak wyczuję, że złapał drugą postać, no a druga postać w tym momencie, no to jest dokładnie mój kot. Czyli jeżeli trójkąt wyczuje, że mój kot doszedł już do końca, czyli do prawej strony, to wtedy stanie, wchodzę w kategorię czerwoną, na scenę numer 2. I teraz, słuchajcie, jestem na scenie numer 2, wypadałoby to przetestować. Mam flagę. Kotek idzie. Jestem. Przeteleportował mnie na scenę numer 2. Mam nadzieję, że zadziałało. No dobra. Słuchajcie, ale zobaczcie, jestem na scenie numer 2 i tu wypadałoby coś poprawić. No pierwsza informacja, to ten kot nie może zacząć chodzić od środka sceny, tylko znowu go muszę przesunąć na lewą krawędź. I tak muszę zrobić na każdej scenie to. Czyli mój kotek teleportuje się na lewą stronę i właściwie od razu znowu możemy dodać do tego kota ten sam skrypt, czyli kiedy zielona flaga, przesuwam się w prawą stronę i robię to cały czas. Na razie tyle. Co do strzałki, wstrzymajmy się, bo my ją przekopiujemy z pierwszej sceny, czyli wykorzystamy tą naszą sztuczkę, dobrze? Scena druga, robię dokładnie to samo. Kot na dół sceny. Kiedy zielona flaga, przesuwaj się w prawą stronę. Zawsze. Słuchajcie, kopiowanie jest bardzo fajne, bo skraca nam czas pracy. Natomiast z dziećmi czasami jest tak, że dobrze jest, jeżeli one na czterech scenach napiszą ten sam skrypt, bo z automatu poprzez powtarzanie zapamiętują to. Więc to też jest dla nich cenne. No i wchodzę jeszcze do czwóreczki. Początek. Kiedy zielona flaga. Przesuwaj się w stronę. No. I zamykam bloczkiem zawsze. Ok, czyli mam jeszcze raz cztery sceny. Na wszystkich scenach kot jest w tym samym miejscu i kot ma dokładnie taki sam skrypt. Kiedy zielona flaga, przesuwam się w prawą stronę i robię to zawsze. No ale teraz chcę tego płynnego przejścia, więc wracam jeszcze raz do sceny numer 1. I tutaj na mojej scenie mam ten trójkącik, który ułatwił mi przechodzenie do sceny numer 2. I co ja robię z tym trójkątem? Chcę go skopiować do sceny 2, 3 i 4. Czyli łapię trójkąt i przeciągam na dwójkę. Przeciągam na trójkę. I przeciągam na czwórkę. No, coś mi się nie chce. Obraził się, nie chce przejść na czwórkę jeszcze raz. Jest.
Teraz zobaczcie, bo to jest fajne, że przeciągnięcie takiego elementu spowoduje położenie go dokładnie w tym samym miejscu na każdej scenie. Dlatego ja już nie muszę się bawić w przenoszenie go, w dodawanie, w przesuwanie w to samo miejsce. Natomiast zakotwiczenie takiego jednego elementu w tym samym miejscu na czterech scenach spowoduje, jakby ten projekt był płynny, żeby nie tak bardzo nie skakał. No dobrze, słuchajcie, ale czy jak uważacie, czy to zadziała? Czy to zadziała? Jak uważacie? Jeszcze przy okazji chciałam się zapytać, czy znacie taki magiczny przycisk ze strzałką, który pojawia się nad sceną koło zielonej flagi? Czy ten przycisk, tutaj gdzie pokazuję kursorem myszki, czy ten przycisk był u Was wykorzystywany? Tutaj ten niebieski. Czy wiecie, co on oznacza? No, właściwie to nie ma się co bać. Ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba wszystko klikać i testować. Jeżeli coś się nie uda, to poprawiamy. Nie było. No to słuchajcie, no to testujecie. I proszę, zobaczcie, jestem na scenie pierwszej. Mój kotek doszedł sobie do strzałki, a teraz nacisnę ten przycisk na górze i zobaczcie, co się stanie. Jest to takie wróć do początku, czyli wróć do ustawień początkowych. Tam, gdzie była postać na początku, tam też się pojawi. To często ułatwia pracę przy testowaniu. Jeżeli dzieciaki metodą. Świetnie, powrót. Jeżeli dzieciaki pracują metodą bibłędów, a postać im się zaczyna przesuwać, to ten przycisk jest bardzo pomocny, bo poprawiają skrypt i nie muszą ręcznie przenosić postaci w dane miejsce. No dobrze, no to słuchajcie. Okej. No to słuchajcie. Już. Dobra. Okej. Mamy dalej juniora, tak? Widzimy. No to teraz musimy poprawić jeszcze tylko pewne elementy, bo kopiowanie jest fantastyczne, ale nie do końca skrypt w trójkątach nam całkowicie odpowiada. No więc uwaga, wchodzę do sceny numer 2 i tu mnie interesuje trójkącik, a w trójkąciku zobaczcie. Fantastycznie, nawet samemu. Słuchajcie, to nawet ja odkryłam, że jeszcze całkiem niedawno kopiowały się elementy z tą samą sceną, a teraz zobaczcie, że jestem w scenie numer 2, a mój trójkąt zmienił się, kopiując scenę numer 3. Niczego nie muszę poprawiać. Sprawdźmy, co jest na trójce. W trójce, wejdźmy w trójkąt. No, tu mamy scenę numer 2. To tu mi się nie zgadza. Tu usuwam, uwaga, chwytam i przyciągam na górę. Mam nadzieję, że usuwanie już opanowane. I teraz ze sceny numer 3 muszę przejść do sceny numer 4. Czyli podmieniam. Dobra, i jeszcze muszę poprawić czwórkę. I teraz w zależności, bo jeżeli chcecie skończyć na czwórce i jest to jakaś historyjka, która się będzie kończyła na czwórce, to ona tu już nie wymaga żadnego trójkącika. A jeżeli chcemy sobie zapętlić, żeby ta postać cały czas chodziła, to w czwórce usuwam dwójkę i podmieniam, no, zapętlam czy sprawdzę jeszcze raz na spokojnie, czy mam we wszystkich dobre numery. W jedynce muszę mieć przejście na dwójkę. W dwójce muszę mieć przejście na trójkę. W trójce przechodzę na czwórkę, a w czwórce przechodzę na jedynkę. Ciekawa jestem, czy nam to zadziała. O, i popatrzcie, no i zrobiłam jakby ten błąd, o którym mówiłam na początku, czyli zostałam na scenie numer 4 i chcę mi zaczynać od sceny numer 4. Ja mogę wprawdzie przełączyć za pomocą moich niebieskich klików magicznych strzałek. No to tak właściwie zrobię. Byleby mieć pewność, że jestem na scenie numer 1.
Aczkolwiek, ponieważ nasz projekt się zapętlił, czyli zrobiło się kółeczko, to tak naprawdę uruchomienie z dowolnej sceny powinno spowodować zapętlanie i przejście dalej. No dobrze. No to uruchamiam i zobaczmy, czy zadziała. Jestem na dwójce. Teraz sawanna. Jestem na sawannie. Teraz co tam było? Miasto. A z miasta znowu trafiam do lasu chyba. Jest las. I z lasu znowu trafiam do lasu nad rzekę. I z rzeki znowu na sawannę. I z sawanny znowu do miasta. Fantastycznie. Zobaczcie, jaki prosty projekt służący przejściu między scenami. A tu można zrobić niesamowite historyjki, opowiadania, teatrzyki. Wystarczy ewentualnie podokładać do mojego kotka, żeby gdzieś na scenie się zatrzymał, może coś powiedział, może pojawiła się druga postać. I w tym momencie mamy gotowy pierwszy projekt. No dobra, to słuchajcie, ja zatrzymuję, wracam do skryptu i wypadałoby, słuchajcie, zapisać dla pewności. Przypominajcie od czasu do czasu, że trzeba zapisywać. Wchodzę w pomarańczowe okienko w prawym górnym rogu i nazwiemy sobie ten projekt, nie wiem, macie pomysł? Jak to można nazwać? Spacer po scenach. Spacer po scenach. Zatwierdzam i mam gotowy projekt. Słuchajcie, to na przykład można się tutaj bawić w pory roku. Cztery sceny idealne, jeśli chodzi o pory roku. No ale tak jak powiedziałam, niekoniecznie, bo to może być dowolna historyjka obrazkowa. No dobra, słuchajcie, czy projekt zostanie? Bo teraz chciałabym Wam pokazać jakby drugą metodę zrobienia tego projektu, wykorzystującą jakby nieco inne umiejętności. Dzieciaki tutaj mogą wykazać się również drugim sposobem. Zapisany, świetnie. To teraz zobaczcie, jestem dalej w tym samym projekcie. To może zapiszmy go teraz, zapiszmy go pod drugą nazwą, bo będziemy go teraz zmieniać. Niech to będzie spacer po 2. Oj, coś mi się tutaj rozłączyło. Widzicie? No jednak problemy techniczne niewielkie. Poczekajcie chwileczkę. Już zaraz do Was wracam. Niestety, ale mój kabel chwilowo się rozłączył, dlatego rozłączył mi widok z pulpitu. Zaraz dokładnie będę w tym samym miejscu, co Wy. Okej. I już do Was wracam. I teraz jeszcze tylko informacje, czy widzicie dalej to, na czym przed chwilą zakończyłam. Czyli chcę zapisać ten mój projekt z numerem 2. I zapisuję. Tak, widać, dobra. Słuchajcie, dla pewności wejdę jeszcze w domek i zobaczę, czy faktycznie mam zapisane te dwa projekty. Mam. Spacer po scenach. Nie, jednak mi nadpisał ten sam. Słuchajcie, u Was prawdopodobnie tak samo zrobił. Szkoda, bo chciałabym go nadpisać. No nic, dobrze, słuchajcie. To po prostu zacznijmy nowy, ale zrobimy go w sposób szybszy, to znaczy nie będziemy już może scen dokładać, tylko pokażę drugą metodę, dobra? Czyli uruchamiam zupełnie nowy projekt. Zupełnie czysty. I teraz zróbmy sobie, może już nie róbmy
Może nie róbmy faktycznie, może nie róbmy czterech scen, ponieważ jakby zasada, idea jest znana, a nie o to nam chodzi tutaj. Więc pokażę tylko metodę na dwóch scenach, dobrze? Czyli mój nowy projekt będzie miał dwie sceny. Skoro mamy dwie sceny, to może za dużo pracy nam to nie zajmie. Załadujmy po prostu, załadujmy jakieś tam na tych scenach. Nie wiem, może tak wakacyjnie, czyli wezmę plażę i na drugą scenę załadujmy coś innego, żeby było widać, że ta scena się zmienia. Z plaży wypadałoby wskoczyć do wody. No to wybieram wodę. Ok. Przechodzimy do pierwszej sceny i teraz zobaczcie, druga metoda, którą możecie wykorzystać z uczniami, nie dodając żadnego elementu, czyli nie wprowadzając warunku jeżeli. Jeżeli dotyka, to przechodzę na drugą scenę, tylko wykorzystuję białą kartkę w kratkę i współrzędne, o której wspominałam na początku. Kliknijmy sobie nad sceną tą kartkę w kratkę. Nie wiem, czy uczycie dzieciaki pracować właśnie z tą kartką. Ona bardzo dobrze pozwala określić dzieciakom, co to znaczy krok, jeden krok, czyli jest to przejście z jednej kratki do drugiej. Wiadomo, że ten kod nie mieści się w jednej kratce, ale tak jak widać, on ma jakiś tam punkt, według którego porusza się. I właściwie to mamy takie trochę współrzędne jak na macie, B5, C7, tutaj również tylko mamy dwie liczby, tak? Czyli 8 i 11 lub 11, 8, w zależności od tego, jak uczycie dzieciaki odczytywać te współrzędne. No dobrze, no to zostawmy sobie te kratki. Kota, uwaga, przesuwamy sobie. O, i tu jest nawet fajne, ponieważ zobaczcie, ja wiem, że ten kod jest na pozycji numer 6 w poziomie, tak? I znowu wkrada się kolejne słowo poziom. Powtarzajmy je na okrągło dzieciakom, żeby utrwalać. No dobrze, no to wejdźmy do sceny numer 2. I też tego kota wyślijmy tutaj na początek na poziom 6. I nawet zrobiłam w tym samym miejscu, bo to jest poziom 6, a pion jest 2. I to samo pierwsza scena. Poziom 6, pion 2. No dobra, jesteśmy na pierwszej scenie i teraz zobaczcie, po uruchomieniu zielonej flagi, chociaż właściwie zielona flaga była przed chwilą, no to usuńmy zieloną flagę, a dajmy, kiedy dotknę mojego kota. Chciałabym, żeby on się poruszył w prawą stronę. I teraz fajnie jest, bo to można z jakami liczyć sprytnie. I jeżeli widzę, że moja pozycja kota jest tutaj na numerze 2, a on ma dojść w tą stronę, ostatni numer to 20. Ale kiedy wybierzecie, do końca może być sytuacja, że ten kotek przejdzie na drugą stronę sceny i to będzie troszkę dziwnie wyglądało. A nam zależy, żeby jednak zatrzymał się na tej scenie. Dlatego wybierzmy sobie kratkę wcześniej, czyli chcę, żeby doszedł do pozycji 19. No i zagadką dla dzieci może być dość trudną, 1-3. Jeżeli jestem na dwójce, mam dojść do 19, to ile pól muszę przeskoczyć, to znaczy ile kroków muszę zrobić. Starsze dzieci sobie obliczą, prawda? A co zrobią młodsze? No oczywiście, że będą liczyły kratki. No więc powiedzcie mi albo wyprowadźcie mnie z błędu, myślę, że to będzie 17 kroków. Klikam na jedyneczkę i na moim kalkulatorze wbijam 17. Przy okazji przetestuję, ruszę tego kotka i przetestuję, czy przypadkiem nie przejdzie mi w tym momencie poza scenę. Dobry programista na każdym kroku testuje swój program, tak? Czyli dając kolejny element, testuje, czy efekt jest zamierzony. To uruchamiam zieloną flagę. Mój spowalnia. A, nie, no dobrze, zieloną flagę i nie rusza się. Halo, halo, co mam zrobić? Oczywiście, że muszę go kliknąć, bo tak je zrobiłam założenie. Jest to częsty. Może nie błąd, tylko częste zapomnienie, tak to nazwijmy. Nawet ja je popełniam bardzo często, dzieciaki równie często.
uruchamiamy zieloną flagę i czekamy na efekt, a zapominamy, że efekt będzie dopiero jak dotknę kotka. To klikam na tego kotka i kotek wędruje. Zobaczmy, czy nie schowa się przypadkiem za sceną. No, mój spowalnia, mój ugrzązł w piachu. Jest, zatrzymał się. Nie wiem, czy u Was również tak, tak wychodzi, być może u mnie ze względu na to, że jakby mam podłączony tablet pod komputer, ale najczęściej przy testowaniu właśnie w pełnym ekranie kod porusza się normalnie, z normalną prędkością, a w edytorze bardzo spowalnia. Może kiedyś, jeżeli Was będzie spowalniać, spróbujcie również uruchomić go w pełnym ekranie. No dobrze, jest fajnie, czyli przyszedł do końca, ale nie schował się nad sceną. No więc wypadałoby teraz do końca dodać, idź do sceny numer 2. No to wejdźmy i słuchajcie, to jest na razie kod w jedynce, czyli idę 17 kroków i przechodzę do sceny numer 2. No to wejdźmy na scenę numer 2 i teraz pytanie, czy tutaj zaczynamy kota dotykaniem? Jak myślicie? Ja chcę mieć taki płynny ruch, niech on sobie tam chodzi dookoła. Jak uważacie? No tu na tej scenie drugiej, jeżeli chcę... Słuchajcie, jeżeli ja chcę, żeby przechodząc na drugą scenę, kot mi ruszył azu, od razu coś zadziałało, to muszę uruchomić za pomocą zielonej flagi. Jeżeli wybiorę sobie dotykanie, to będzie to spowodowało, że na tej drugiej scenie kot będzie czekał na mnie, aż ja dotknę. Możemy za chwilę to przetestować. Wybierzmy w takim razie zieloną flagę. Oczywiście krok w prawą stronę. Tu już nie trzeba liczyć, bo sceny są tej samej wielkości. Skoro tam miałam 17, to tu również sprawdzi się 17. I po przejściu na 17 przejdziemy na 1. No i właściwie to nawet ten test już zrobimy, bo zobaczcie, na 1 dotykam, zaczyna się poruszać, przechodzi na 2 i tu powinien automatycznie iść. Przejdzie na 1 i ciekawe jesteśmy, czy na 1 będzie sam chodził, czy będzie czekał na moje dotknięcie. No to spróbujmy. Ja sobie znowu wejdę w ekran, w pełnowymiarowy ekran, cofnę, widzicie, znowu jestem na drugiej, więc cofam sobie strzałeczkę na pierwszą scenę i uruchamiam zieloną flagę. Powinnam zrobić jeszcze wstecz, powrót, ale jak uruchomię zieloną flagę, kot powinien mi skoczyć do lewej strony. Tak jest, jest. Uruchamiam zieloną flagę i to jest scena numer 1, więc czekam, nic się nie dzieje do momentu, aż kliknę mojego kota. Klikam, więc kot sobie idzie, dojdzie do pewnego poziomu, przechodzi, zobaczcie, z automatu idzie dalej, przechodzi na 1 i co się dzieje? Zatrzymuje się, bo co dalej czeka? Dalej mi czeka na dotknięcie, czyli znowu muszę go kliknąć i dopiero znowu mi pójdzie i dopiero znowu ruszy z miejsca. Czyli kolejna ważna informacja dotycząca sceny. Jeżeli sceny, chcę, żeby sceny, na scenach poruszało się coś automatycznie po przejściu na nią, to muszę wybierać zawsze i zaczynać od zielonej flagi. Jeżeli niekoniecznie, a chcę uruchomić za pomocą dotyku, no to wybiorę dotyk. Słuchajcie, zapiszmy to sobie teraz. Wejdę do edycji i zapiszmy to sobie o nazwie sceny 2. No, mam nadzieję, że mi się nie rozłączył. Coś spowalnia u mnie. Zapiszcie proszę, zanim mi się odświeży, to proszę, żebyście zapisały to pod nazwą sceny 2. Słuchajcie, dobrze, że zakończyłyśmy projekt. Ja prawdopodobnie muszę uruchomić, zamknąć mojego skrętu, uruchomić go raz jeszcze. No, siła wyższa, ale dobrze, że był zapisany. Przy okazji sprawdzimy, czy u mnie się zapisał. Program się zawiesił i sprawdźmy, ile u mnie zapisał rzeczy.
przy tym ostatnim projekcie, gdzie mamy tylko dwie sceny. Zapisał z automatu projekt 32. Jest to kolejny numer projektu. Ja tutaj mam. Wygląda na to, że jest wszystko. Jeszcze raz sobie przetestuję. Okej. U mnie zadziałało, czyli jest wszystko. Super. No dobrze. Dajcie znać, czy jest zapisane i czy można przejść do kolejnego projektu. Zobaczcie, to macie dwa proste projekty, które tak naprawdę można ładnie ubrać w jakąś dydaktyczną opowieść, historię. Tam element można wplatać na tych scenach. Skrypty bardzo proste i naprawdę można to wykorzystywać na wielu płaszczyznach. Ja myślę, że można to wykorzystać na zbliżający się niedługo dzień mamy. Jeśli jeszcze nie macie jakiegoś pomysłu, to niech dzieciaki zrobią taką animowaną kartkę na dzień mamy. Właśnie, żeby na scenach się coś pojawiało dla tych mam. Fajnie. Przechodzimy do następnego projektu. Ola. Już sprawdzam, Ola informuje, że coś się zacina. U mnie widzę, że parametry są ok, co nie znaczy na łączach po waszej stronie. Mam nadzieję, że to jest tylko przejściowe, powodowane spadkiem prędkości sieci prawdopodobnie. Ola, ale czy widać, czy przycina się tylko głos? Jak to u Ciebie wygląda? Czy wszystko widać? Czy się przycina i wszystko? I ekran się przycina. Wiecie, dzisiaj piątek, więc ja sama się troszkę przycinam. Dobrze. Ola, jeżeli wystąpi taki problem i przestaniesz mnie słyszeć całkowicie, to jedynym rozwiązaniem byłoby wyjście z tego webinaru, zamknięcie stron i uruchomienie. Czyli wejście jeszcze raz do tego webinaru. I możesz to spokojnie zrobić, nie martwiąc się, że w tym momencie tracisz możliwość zaliczenia jakby obecności tutaj na tym webinarze. Więc spokojnie. Ola, no być może to gdzieś tam właśnie internet, reszta potwierdza, że jest ok. Tak jak powiedziałam, jeżeli będzie coraz gorzej, to daj znać i ja przez ten czas spróbuję coś prostego zrobić z dziewczynami, a ty po prostu przyłączysz się i jeszcze raz spróbujesz zalogować. Dobra. No, mam nadzieję, że chwilowe. Nie wiem, jak u was pogoda. U nas taka wiszący w powietrzu deszcz, chociaż już mało, więc w zależności od tego, jakie łącza macie, to różnie może być. To może być też uwarunkowane pogoda. No dobrze. Słuchajcie, dziewczyny, to uruchamiamy no, kolejny nowy projekt, domek. I tak jak powiedziałam, no, korzystanie ze scen jest dość proste, ale chciałabym tutaj przemycać pewne elementy dodatkowe, które mogą być trudne dla dzieci, a które można w ten sposób łatwo przyswoić. Kolejny projekt. Skoro jesteśmy takim, skaczemy sobie po tych scenach, to myślę, że tutaj z łatwością zrobimy również skoki po czterech scenach, tylko dodamy jeszcze jeden fajny element. I teraz w kategorii pomarańczowej jest taki element ręka. Czy ktoś się bawił tą ręką? To jest dość trudny element śnienia uczniom. To tak naprawdę, no niektórzy kojarzą to ze znakiem stop. I owszem, w odpowiednich sytuacjach może on oznaczać zatrzymanie, ale jakby zatrzymanie nie do końca takie typowe zatrzymanie, chociaż my pierwszy projekt zrobimy właśnie taki, że będziemy tego kota zatrzymywać. No dobrze, no. To ja na razie usuwam rękę. Mam pierwszą scenę z kotem. I znowu, słuchajcie, nie będziemy tutaj bawić się w ładowanie nowych postaci. Wiecie, że wasze dzieci od razu zmienią kota na coś, co im się bardziej podoba, ale u nas znowu nie o to chodzi, bo my już wiemy, jak to robić. Więc musimy przejść w ogóle do konkretu. Czyli tak.
Zróbmy sobie cztery sceny. Cztery takie same puste sceny. Dobra. I teraz uwaga, trochę wpleciemy to w to matematyki. Skoro do tej pory było przejście ze scenami, gdzie możemy robić teatrzyk, możemy robić historię o porach roku, tak teraz spróbujmy zrobić, wykorzystać ten projekt pod względem matematycznym. I tak naprawdę to będzie taki projekt, który pozwala Wam troszeczkę pobawić się z dziećmi i sprawdzić, na przykład jak dodają, jak mnożą, jak odejmują, to w zależności od tego, jakie Wy sobie działanie wymyślicie. A to może, ten Scratch może Wam posłużyć jako taka karta odpowiedzi, gdzie będziecie od razu mogli weryfikować, czy dzieciaki dobrze odpowiadają. No dobra, no to słuchajcie, wchodzimy na pierwszą scenę. I na pierwszej scenie, pamiętacie pierwszy projekcik, kiedy na każdej scenie pisałam jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. To my sobie zróbmy tak, że na pierwszej scenie namalujemy sobie również cyfry. Wybierzmy pusty ekran i pędzel. I teraz zróbmy na pierwszej scenie, weźmy najgrubszą linię i na pierwszej scenie zróbmy przedział od zera do dziesiątki. Rysuję z premedytacją trochę w górze, bo mój kod będzie na dole stał, więc nie chcę, żeby nam zasłaniał tutaj ekran. I zatwierdzam, to będzie oznaczać, że na polu numer 1 kod będzie się znajdował, jeżeli wynikiem działania będzie liczba z kategorii, z przedziału od 0 do 10. Oczywiście ja sobie najprościej zrobiłam taki przedział między dziesiątkami, ale Wy możecie go zawęzić. My możecie go na przykład co trzy. Przy okazji budujecie z dzieciakami ciągi. I popatrzcie, wejdźcie na drugą scenę. Tu oczywiście też dokładamy. I teraz częstym błędem dzieciaków jest podawanie kolejnych działu od 10 do 20, co jest błędem, bo dziesiątkę już mamy, czyli dajemy od 11 do 20. No, tak jak mówię, to też zależy od poziomu dzieciaków, z którymi pracujecie, czy to jest pierwsza klasa, druga czy trzecia. Zatwierdzam. I to samo sobie robię na trzeciej. I tu już dzieci powinny wiedzieć, że wybieram przedział od 21 do 30. Zatwierdzam. I ostatni przedział od 31 do 40 robimy. Od 31 do 40. Zatwierdzam. Dobrze. I mamy przedziały, to teraz chciałabym, żeby mój kod poruszał się tak jak w wcześniejszym przykładzie, przechodził sobie ze sceny pierwszej na drugą, z drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, z czwartej na pierwszą i pętlił. Czyli powtórzmy to jeszcze raz szybciutko, może już bez takiej precyzji dokładniej, ale proszę, jeżeli mam kota i myślę, że wykorzystamy, słuchajcie, scena pierwsza, od razu zieloną flagę i wykorzystajmy ten prostszy schemat, czyli przesuwamy się 17 kroków i po 17 przechodzimy od razu do sceny numer 2. Wchodzę na drugą scenę i znowu w kocie. Zielona flaga, w prawo, też się, oczywiście muszę go przesunąć na początek, tak, bo jak zostanie mi tam, gdzie stoi, to mi przeskoczy poza scenę. 17 i scena numer 3. Przechodzimy na trójeczkę, znowu kod wędruje mi do początku. Zielona flaga, prawa strona,
17 kroków. Patrzcie, to jak ja powtarzam, to już mi się tak bardzo utrwala. I przechodzę z trójki na czwórkę. I ostatni, czwarta scena. Kiedy zielona flaga. Wybieram strzałkę w prawą stronę. Kroków oczywiście 17. I teraz z czwórki przechodzę na jedynkę. Słuchajcie, powiększam. Nieważne, na której scenie jestem, bo kot powinien mi przejść. To jest czwarta, więc powinien mi przejść na pierwszą i tak dalej, więc uruchamiam. Tylko zaczął mi od środka. No właśnie, czyżbym ja nie przesunęła z czwartej sceny kota? No tak nie do końca. Popatrzcie, faktycznie nie przesunęłam go. Ja jeszcze wyszedł mi z projektu. Słuchajcie, zapiszmy sobie ten projekt. Napiszmy go, nazwijmy go liczenie może, czy działania. Liczenie. Zapiszmy, bo mnie już zaczyna spowalniać i boję się, że znowu mi się zawiesi. Wchodzę jeszcze raz na tę czwartą scenę i zapomniałam kota przestawić na początek. Jasne. No dobra, no to teraz wchodzę i do pełnego ekranu uruchamiam. Sprawdźmy, czy kod mi po prostu wędruje między scenami. Jest 0, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40 i znowu od zera. Świetnie, dobra, zatrzymuję, wchodzę do edycji. Jestem na pierwszej scenie. Wybierzcie sobie pierwszą scenę i teraz uwaga. Zabawa będzie polegała na tym. Skonstruowaliście już właściwie kartę odpowiedzi do zadań i teraz jesteście gotowe, to czytacie na przykład zadanie do rozwiązania uczniom. Czyli na przykład powiedzmy, pobawmy się w mnożenie. Czyli zadajemy im pytanie. 2 razy 6. I teraz muszą w głowie szybko umieć odpowiedzieć, ile to jest 2 razy 6. 2 razy 6 powiedziałam, tak? 2 razy 6. Więc liczam sobie. 12. Teraz muszą tą dwunastkę dopasować do odpowiedniego przedziału i spowodować, żeby program zatrzymał się na danej scenie. Tylko nie chcemy oczywiście używać stopu, bo to by było zbyt oczywiste i zbyt proste. Chcemy tutaj nauczyć się czegoś więcej. Więc uwaga, jestem na scenie numer 1 i pobawmy się, że kiedy dotykam mojego kota, chcę zatrzymać. I teraz uwaga, jakby od razu próbuję przemycić tutaj ideologię naszej magicznej ręki. Ta ręka w skrypcie spowoduje, że zatrzymam ten skrypt tutaj. Jeżeli dołożyłabym sobie za ręką na przykład obroty, to uwaga, kod by się obracał. Ta ręka nie działa na skrypt, w którym jest. Więc tu bym sobie mogła dokładać różne elementy. Ona zatrzyma mi tylko to, co tutaj mam, a tu mam poruszanie się, więc w tym projekcie akurat spowoduje, że faktycznie zatrzyma mi mojego kota. Ja zrobię to na pierwszej scenie, ale dobrze jest, słuchajcie, żeby jednak tutaj zrobić zatrzymanie tego projektu. No to słuchajcie, spróbujmy to do kotka włożyć. A się tak zastanawiam, czy ten sam skrypt uda mi się przekopiować może do sceny. Spróbujmy. Słuchajcie, tego jeszcze nie testowałam. Zobaczcie. Coś łykło. Wejdźmy do dwójki. Niestety, to nie działa. No to musimy szybciutko poprawić. Ale to jest chwila, moment. Czyli dotykam. Zatrzymuję, czyli ręka. Wchodzę do dwójki. Dotykam i ręka. Wchodzę do czwórki. Dotykam i ręka. Jak pracuję szybko, to czasami mi się żółte bloczki mylą, więc jeszcze raz zweryfikuję, czy przypadkiem nie podmieniłam jakiegoś innego, ale widzę, że nie. No i słuchajcie, pełen ekran robimy.
Uruchamiam projekt, niech kod sobie chodzi i no to teraz mówimy szybciutko działanie, jakie tu wymyślić działanie. No my jesteśmy poziom zaawansowany, niech będzie 3 razy 7. Liczę szybko 3 razy 7. 21, to nie ten przedział. Nie, to nie ten przedział, ale to dobrze, bo mam jeszcze czas, żeby policzyć. 20, to nie ten przedział. 21, to ten przedział. A, nie tą myszką. Jest. Nie, nie zdążyłam. Słuchajcie. Udało się Wam zatrzymać? Udało Wam się zatrzymać? O, teraz mi się udało zatrzymać. Oczywiście nie na tym polu. Pomyliło mi się, chciałam klikać, słuchajcie, w ekran komputera zamiast w ekran tabletu. No i klikałam w ekran komputera i niestety nie działało. Już wiem, dlaczego nie działało. Także jeszcze raz na spokojnie, spróbujcie to zrobić. O, teraz spokojnie zadziałało. Też nie na tym, oczywiście na tym polu, bo powinnam na następnym, więc niech będzie, przejść do następnego pola i tutaj Cię szybciutko złapię. I to jest fajne, bo jeżeli dzieciaki na przykład nie zdążą zatrzymać na danym polu, no to mają troszkę więcej czasu, żeby jeszcze zweryfikować i jeszcze raz spróbować pomyśleć, ile to jest. Okej. Słuchajcie, no to mamy kolejny projekt. Powiedzcie mi, czy się udało, czy u Was działa, czy udało Wam się zatrzymać tego kota, to jest najważniejsze, na odpowiedniej planszy. No liczę na to, że tabliczkę mnożenia mam opanowaną. Gorzej ze sprawnością manualną w sensie klikania w tego kota. Świetnie. Słuchajcie, i tak naprawdę to, co powiedziałam, możecie zrobić przedziały i liczyć z dzieciakami. Ale równie dobrze, słuchajcie, możecie tutaj wykorzystać alfabet. Czyli, i to już jest wyższa szkoła jazdy dla dzieciaków, prawda? To nawet ja muszę sobie czasami przypomnieć i jeszcze raz wyrecytować alfabet od początku. Czyli na przykład możecie sobie zrobić przedziały takie od A do E na przykład, potem od F do następnej litery kolejnej. Niech dzieciaki przy okazji same tworzą te przedziały, licząc, która to jest litera. No i na przykład możecie wypowiadać słowo, jeżeli dzieciaki młodsze uczą się literować te słowa, to powiedzmy, mówimy słowo, może za trudne, marmolada, i próbujemy i zadajemy zagadkę, trzecia litera czy czwarta litera w słowie marmolada. No i oni muszą też komować. To jest dopiero wyższa sztuka jazdy i tutaj no, będzie niezła zabawa z tymi literami, tak sobie myślę. Macie jeszcze pomysł, jak wykorzystać taki prosty projekt? Zobaczcie. Mamy liczby, mamy litery, mamy. Czy macie jeszcze jakiś pomysł, co ewentualnie można tutaj wkomponować dydaktycznie? Jeżeli coś Wam wpadnie do głowy, to piszcie. No dobrze, słuchajcie, ja jeszcze raz kliknę sobie zapisz, żeby mi wszystko tutaj zostało. OK, na swoim miejscu. Zapisujcie, bo to macie gotowe projekty, które będziecie z dzieciakami wykorzystywać. Okej. Jak Wam wpadnie jakiś pomysł do głowy, to się podzielcie swoimi doświadczeniami i swoimi pomysłami. No super. Słuchajcie, to przechodzimy do kolejnego projektu. Widzę, że mamy 18:20 już praktycznie, czyli popatrzcie, praktycznie półtorej godziny jesteśmy razem. Ja nawet nie wiem, kiedy ten czas tak szybko uciekł. Zobaczmy jeszcze dokładnie. Zagadki z nazwami pór. Tylko świetnie, tło trzeba dopasować. A tak przy okazji, czy wiecie, jak zrobić zdjęcie, żeby wprowadzić do Scratcha własne tło? Czy to mieliście? Ja w tej chwili nie będę mogła tego pokazać, ponieważ ja wykorzystuję kamerę. I ja aczkolwiek, a może i będę mogła, tak myślę, poczekajcie. Nie, słuchajcie, no to zróbmy tak. Zobaczę, czy mi się uda, ponieważ jestem podpięta pod komputer. U mnie trochę inne zasady działania niż zwykły tablet, ale poczekajcie. Wybierzmy sobie nową scenę.
I teraz tutaj czasami może być problem, ponieważ na początku, jeżeli uruchamialiście po raz pierwszy Scratcha, to on się pytał, czy zezwolić na mikrofon i zezwolić na dostęp do kamery. Niektórzy jakby odruchowo odmawiają, natomiast wymagalne, żeby w ogóle ta funkcja tutaj zadziałała. No to słuchajcie, wybieramy sobie czysty projekt i teraz robimy tak. Wybieram scenę. Wybieram pustą scenę. Wybieram sobie pędzelek. I teraz, jeżeli nie odmówiłyście dostępu i macie dostęp do swojego aparatu w tablecie, to w edytorze graficznym macie po prostu aparat widoczny. Dajcie znać, czy on, jeżeli nie ma tutaj ikony aparatu, to znaczy, że odmówił dostępu. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie tego Scratcha i zainstalowanie jeszcze raz, ewentualnie pobawienie się i poszukanie w ustawieniach w tablecie, żeby zezwolić. Jeżeli jest, macie, fajnie, no to słuchajcie, popatrzcie, klikam aparat i klikam sobie w dowolnym miejsce na scenę. Jest. Teraz zobaczcie, popatrzcie, teraz widać mnie. Oczywiście, popatrzcie, tutaj również w prawym rogu możecie mieć w innym, jest element obracania kamery, czyli ja mogę obrócić i zobaczyć wszystko to, co jest po drugiej stronie. Ja może nie będę pokazywać, bo jestem w pokoju mojej córki. Ona przechodzi etap buntu i ma problem ze sprzątaniem. I teraz słuchajcie, no teraz nie wiem, gdzie patrzeć. I możecie sobie kliknąć i będziecie po prostu mieli aparat, czyli możecie nakierować na dowolny obiekt, na dowolny obraz, dowolną scenę, która się. I zróbcie sobie po prostu zdjęcie na dole klikając, że jest. Zobaczcie, ja w tym momencie uchwyciłam siebie w pokoju i zatwierdzam. Już mam tło. Dowolne tło, czyli niekoniecznie gotową bibliotekę, ale tło na przykład za oknem teraz obecnie, które się może znajdować. Bardzo prosta sprawa. I zobaczcie jeszcze jedną rzecz, w takim razie Wam pokażę z kamerą. Pytanie, może zróbmy tak. Kota zostawmy na swoim miejscu, niech on sobie tam będzie. Dodajmy nową postać. I w bibliotece mamy takie postacie bez twarzy. Nie wiem, czy to robiłyście na szkoleniu i czy w ogóle się zastanawiałyście, o co tu chodzi. Zobaczcie. No, ja sobie wybiorę płetwonurka. Uwielbiam wodę, więc ja sobie wybrałam płetwonurka. Sobie tam dam na górze. Załadujcie dowolną postać taką bez twarzy po prostu. Jeżeli ktoś miał to na szkoleniu pokazane, to dajcie znać również, że to było. Czekam, aż dacie znać, że jest. Dobra. Teraz popatrzcie. Przy płetwonurku oczywiście mam pędzel i mogę tutaj sobie edytować tego płetwonurka, czyli wchodzę sobie w pędzelek, tak jakbym chciała zmienić jego kolor, cokolwiek. I teraz zobaczcie, również mam aparat. Wybieram sobie aparat i teraz zasada jest taka. Przed chwilą miałam puste tło. Klikając w dowolne tło, jakby okiem mojego aparatu, zrobiła się przestrzeń, która była jednego koloru. I ona była ograniczona tylko brzegami. A teraz chcę, żeby ekran, czyli kamera, widziała tylko to, co mam tutaj na twarzy. Czyli klikam sobie w dowolną przestrzeń na tej pustej twarzy. I teraz zobaczcie, co się dzieje. O, zobaczcie. I teraz. Jestem tylko widoczna w twarzy i mogę się spersonalizować, czyli popatrzcie, staram się przypasować do mojej twarzy. Ok, zobaczcie, już teraz wskoczyłam w rolę płetwonurka. Zatwierdzam i nie dość, że mogę sobie ładować dowolną scenę, dowolne tło. To do tego mogę sobie jeszcze załadować postać, która jest mną, czyli mogę ja pływać. Dajcie znać, czy Wam się udało.
Jak tam? Czy widzicie się już w roli wybranej przez siebie? Udało się, świetnie. Jeżeli nie znałyście tej sztuczki, to myślę, że trzeba to pokazać dzieciom. Gwarantuję wam, że macie dobre 45 minut z głowy, bo one będą musiały przetestować się w każdej postaci, która tam jest. Więc to jest naprawdę fajna zabawa. No dobrze. Okej. Pływam. Alicja też wybrałaś pływanie. Super. Słuchajcie, możecie sobie zapisać ten prosty projekcik, nazwać go na przykład zdjęcie, po to tylko, żeby móc potem wracać do tego i przypominać sobie, że warto to z dziećkami przećwiczyć. Czyli robienie tych zdjęć. No mają frajdę. Słuchajcie, w ten sposób możecie sobie do projektu wkładać dowolne przedmioty. Czyli na przykład dzieci sobie wymyślą, że tam ma być jakaś postać albo jakiś przedmiot. Albo staracie się, nie wiem, uczyć pisowni danego gazu. Możecie się również tutaj nagrywać i wypowiadać słówka po angielsku, więc fajnie jest wprowadzać zdjęcie przedmiotów, a potem nagrywać, jak te przedmioty są wypowiadane w języku angielskim lub też każdym innym, którego uczycie w szkole, czy którego uczą gdzieś tam u was w szkole. Zapiszcie proszę sobie ten projekt, żeby on się znalazł u was. Jak tam bateria moja? Dobrze. Dobra. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy, to teraz mamy 1,5 godziny pracy. Jak tam? Proponujemy przerwę jakąś 5-10 minut. Jak się na to zapatrujecie? Potrzebujecie? Alicja, słuchajcie, to jak się umawiamy? Średnio 10 minut wystarczy. Ok, dobrze. 10 minut. To ja wracam na chwilkę do prezentacji. Ładujemy sobie przerwę. Ja na razie również znikam z przestrzeni, dobrze? I wracam do Was za 10 minut. Przepraszam, wyłączyłam na chwilę głos. Przepraszam. I mam nadzieję, że Wy do mnie za 10 minut też wrócicie. No.
Super. O rany, jakie wy jesteście punktualne. Dzięki. Fajnie. Słuchajcie, u mnie kubek wymieniony. Trochę mniejszy, trochę mocniejszy, czyli kawa, bo tam była herbata. Fajnie, że jesteście, czyli możemy zaczynać. W takim razie, dziewczyny, wracamy do ekranu mojego Scratcha. Jeszcze zobaczcie, będzie u mnie widoczny ten projekt z nurkiem, z pływaniem. Ja już go przełączam na nowy projekt zupełnie. No i kolejna propozycja zabawy. Tutaj słuchajcie, trochę chciałabym wpleść, no jak nowy element wpleść do naszej zabawy. To u mnie coś zapisuje. To dwa słowa o nowym projekcie. Mam takie pytanie, czy używałyście już z dzieciakami kopert? Takich kolorowych kopert, które służą do nadawania informacji i odbierania informacji. Nie będziemy się tu zajmować jakby całą ideologią kopert, ale chciałabym pokazać, jak można je wykorzystać. Łącznie z tym projektem, ze scenami. Nie, no to super, tym bardziej się cieszę, bo będziemy się uczyć cały czas coś nowego. Dobrze, słuchajcie, mój program znowu odmawia posłuszeństwa. No to ja go brutalnie zamykam. I uruchamiam raz jeszcze. Powiedzcie mi, czy wy podczas dzisiejszej pracy musiałyście również uruchamiać jeszcze raz program, czy to tylko u mnie? Takie chochliki. Nowy projekt. Ok. Małgosia też. No właśnie. I przypuszczam, że na zajęciach z dzieciakami się podkreślam technologia, to i z komputerami nam się dzieją takie sytuacje, że potrafi nam się wyłączyć, zawiesić, nie wiadomo kiedy, a właściwie wiadomo, w najmniej oczekiwanym momencie, prawda? Także starajmy się na bieżąco zapisywać pracę, mało tego, starajmy się pracę przechowywać w dwóch, w trzech miejscach, archiwizować, bo potem tracimy wszystko. Ja tak się wymądrzam, ale nie zawsze robię tak, jak powinnam. No dobra. Słuchajcie, mamy nowy projekt i nasz nowy projekt będzie polegał na tym, że będę sobie sterować moim kotkiem. Ja go przesunęłam z premedytacją do lewej strony, bo po prawej stronie umiejscowię trzy elementy, trzy budynki. I próbuję ten projekt przemycić z takimi zagadkami, które znalazłam. I teraz uwaga, czytam pierwszą. Ja nie będę wszystkie... Będziecie mieć trzy zagadki. Chodzi o zwierzaki. Ja przeczytam pierwszą, a wy piszcie. Czy wiecie? Może znacie. Za kości rzucone dziękuję ogonem. Jak myślicie? Co to jest? Uwaga, kto pierwszy. Yes, Ola, brawo, brawo, super. Dobrze, no to słuchajcie. Mam kota, za chwilę się zajmę sterowaniem tym kotkiem, ale chcę, żeby mój kotek doszedł do konkretnego miejsca. Tym konkretnym miejscem będzie domek, budynek. Będą się wiązały właśnie te trzy zwierzaki, do których będą właśnie moje zagadki. Pierwszy mamy pies, więc wejdźmy sobie do naszej biblioteki, dodajmy sobie nową postać z biblioteki i spróbujmy przejść w miejsce, gdzie mamy budynki. I teraz mamy różne budynki i teraz pies. No mnie wydaje się, że pies to takie udomowione zwierzę, czyli będzie się kojarzyło z takim tradycyjnym domem, po prostu rodzinnym domem, więc ja bym wybrała sobie na przykład ten budynek z zielonym dachem. Taki domek jednorodzinny jest, zobaczcie. Oczywiście ten domek musimy to pomniejszyć.
Pomniejszanie mamy w kategorii fioletowej. Żeby pomniejszyć bloczek, to jest ten trzeci, pomniejszyć domek. Wybieram ten trzeci bloczek, klikam odpowiednią ilość razy. Słuchajcie, po prawej stronie chcę, żeby mi się w sumie trzy budynki, dlatego tak starajmy się proporcjonalnie to zrobić, żeby... O, jak myślicie? Jeden jest, dwa pozostałe powinny się zmieścić, prawda? Ten bloczek usuwam. I wiem, wiem, że jak dotrę do tego domku, to będzie moja zagadka związana z psem, więc chciałabym po dotarciu do tego domku scena. Dodaję sobie nową scenę i na nowej scenie, owszem, niech kotek sobie będzie, no bo przecież jak kotek wchodzi na nową scenę, no to nie znika, niech on będzie. Niech na scenie również będzie ten domek, do którego wchodzę, czyli ładuję sobie domek. I teraz może zostać już zdecydowanie taki duży, ponieważ żadnego innego domku tutaj nie dodaję, no ale wypadałoby dołożyć tu tego psa, którego odgadliśmy. Właściwie to będzie taka informacja zwrotna dla dziecka, że odgadło. I że ten pies w środku powinien się znaleźć. No, nawet mamy fajnego psiaka. Dobrze. Wiecie, jak obrócić psiaka? Trzeba wejść w kategorię niebieską, przeciągnąć kierunek w drugą stronę, czyli w lewą, kliknąć raz, krok, bo jemu się kratka zmieniła ruchu, ale to nie ma znaczenia. Będą to zauważać, ale istotne jest, że on zmienił swój kierunek. No to tak wypada, prawda? Mamy psiaka i w domku jest piesek. Dobra. Mamy dziewczyny? Jest, świetnie. Wracam do sceny pierwszej. Uwaga, czytam drugą zagadkę. Proszę o koncentrację. Bywa siwy, gniady kary, wozi ludzi i towary. O, Alicja pierwsza. Brawo. Oczywiście, że koń. No to słuchajcie, no to do sceny pierwszej musimy dołożyć jakiś budynek związany z koniem. Czyli ładujemy plusik. Jestem na pierwszej scenie, pamiętajcie. I teraz tak sobie myślę, że budynek związany z konikiem nie będzie chyba idealna. Tak myślę. Popatrzcie. No, oczywiście za duża, więc kategoria fioletowa. Trzeci bloczek pomniejszam proporcjonalnie do pozostałego. Słuchajcie, dobrze by było fajnie, gdyby był skierowany w drugą stronę, tym wejść do kota, więc niebieska kategoria i obróćmy lewa strona. Super. Jest. Przy okazji pamiętajcie, że w ten sposób można z dzieciakami bawić się w symetrię. No dobra, no to sobie położymy pod spodem. I skoro, usunę jeszcze ten bloczek z ruchu, żebym tutaj mi nie przeszkadzał. I skoro tutaj ma być konik, no to robię, generuję, tworzę scenę numer 3. I w scenie numer 3 oczywiście musi być kot. Znowu niech sobie będzie z boczku. Znowu ładuję sobie tutaj naszą stajnię. Ok. Obróćmy ją sobie w lewą stronę. Tak. No i teraz pytanie, czy to znajdę konika? Tego nie sprawdziłam. Szukam konika. Jest. No i jaki ładny. Proszę. Jest, piękny. Obróćmy go też w lewą stronę. Niech się patrzy na kota. Pięknie. Nie musi być proporcjonalny. Jest taki okazały. Dobrze, dziewczyny, czy mamy?
Czyli mamy tak, trzy sceny na razie. Pierwsza scena, gdzie mamy kota i dwa budynki. Druga scena to jest ta scena z psem. Trzecia scena to jest scena z kotem. I jest fajnie. Wracam do sceny pierwszej, bo zostaje mi trzecia zagadka. I uwaga, gotowe. To czytam. O zmroku opuszcza strych, okrąża zarośla gąszcza, sprawny, zwrotny, cichy, łowi komary, ćmy, chrabąszcze. To mi się nie zrymowało, ale myślę, że żeby nie topesz. Ala, brawo, super. Dobrze, myślę, że inne też miałyście na myśli nietoperza. No to kochane, dodajemy trzecią budowlę związaną, która powinna nam się kojarzyć z nietoperzem. No i tak sobie patrzyłam na tę budowlę i tak myślę, że ten zamek byłby chyba idealny. To w zamkach nietoperze bywają. No to nie wiem, który. Ja sobie wezmę ten podłużny, żeby bardziej się mi zmieści. I znowu go muszę troszkę pomniejszyć. Jeszcze raz. Dobra, mam zamek. No to wypadałoby. Ola, jeżeli chcecie moje zagadki, nie ma problemu. Umówmy się, że skończymy ten projekcik. Zanim będzie go zapisywać, to ja postaram się zapisać Wam te zagadki tutaj na czacie, żebyście mogły sobie szybciutko skopiować. Dobrze? Okej. No to dziewczyny, mamy zamek, to dodajemy scenę czwartą. Kota znowu na bok. Ładujemy zamek. Zameczek. Dobrze. I teraz nietoperz. Ten nietoperz to fajnie, jakby był na górze, bo on będzie taki latający. Nietoperz jest też. Jest. O, bardzo ładny nietoperz. Super. Dobrze, dziewczyny. No to mamy. Mamy cztery sceny. Pierwsza scena, gdzie będziemy za chwilę generować ruchy kota. I trzy pozostałe, które będą jakby odpowiedzią naszą do zagadek. I teraz zobaczcie, że scenami można się bawić właściwie w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest taka, że tworzymy pewien ciąg, czyli następuje scena po scenie, tak jak do tej pory się bawiłyśmy. Natomiast drugim rozwiązaniem jest właśnie metoda przechodzenia jakby do odpowiedzi. Również możemy się w tym momencie bawić, tworząc ciągi skojarzeniowe, prawda? Dobra, słuchajcie, teraz dziewczyny, mam pytanie. Czy napisać Wam te zagadki, podyktować, a Wy sobie zapiszecie na kartce? Wolicie. Nie sądziłam, że chcecie, że je chcecie, że może chcecie coś innego wykombinować, ale jeżeli to ma być gotowiec, no to dobra, słuchajcie, to weźcie sobie jakąś kartkę, coś do pisania. Dajcie znać, że jesteście gotowe i podyktujemy, dobra? I zaczniemy od psa. Napiszcie sobie pies. Dobra, i uwaga. Za kości rzucone dziękuję ogonem. Za kości rzucone dziękuję ogonem. I teraz tylko informacja, że macie już. Za kości rzucone dziękuję ogonem. I to jest nasz pies. Jest, dobra. Teraz idziemy do konia. Konik. Bywa siwy, gniady, kary, wozi ludzi i towary. Jeszcze raz. Bywa siwy,
Gniady kary wozi ludzi i towary. Słuchajcie, to są zagadki, które znalazłam w internecie. I wystarczy wpisać zagadki o zwierzakach. Tego macie tam naprawdę sporo. Tych zwierzaków możecie wykorzystać więcej. Mało tego, jeżeli nie macie zwierzaków konkretnych w juniorze, to pamiętajcie, że może dzieciaki mają, a może macie w szkołach zabawy, małe zabawki symbolizujące zwierzaki. I oni mogą wtedy robić zdjęcia tym zwierzakom i wprowadzać je w ten sposób do Scratcha juniora. Dobrze, mamy tego konia? Czy komuś powtórzyć? Dobra, to idziemy do nietoperza. Nietoperz jest najdłuższy. No więc powolutku, zaczynam nietoperza. O zmroku opuszcza strych. Dalej idziemy. Okrąża zarośla gąszcze. Okrąża zarośla gąszcze. Widzicie, co tak patrzę, że nawet rym można by tutaj stworzyć, więc w pierwszej linijce można by zapisać: o zmroku opuszcza strychy, okrąża zarośla gąszcze. Sprawny, zwrotny, cichy. Sprawny, zwrotny, cichy. Łowi komary, ćmy. Chrabąszcze. Łowi komary, ćmy, chrabąszcze. Jeszcze raz przeczytam w całości. O zmroku opuszcza strychy, okrąża zarośla gąszcze. Sprawny, zwrotny, cichy, łowi komary, ćmy, chrabąszcze. Nawet się rymuje. Fajnie. Macie? Mamy. Super. Fajnie. Dobrze, słuchajcie, no to teraz pora na sterowanie naszym kotem. Chciałabym, żeby mój kot poruszał się dzięki temu, żebyśmy mogli go nakierować na odpowiedni budynek. Czyli jeżeli mamy zagadkę o koniu, to chciałabym, żeby ten kot dotarł do budynku, który się najbardziej kojarzy z koniem. Jeśli chodzi o sterowanie, to podobnie jak na macie, wykorzystamy tutaj cztery kierunki, czyli góra, dół, lewo, prawo. Dobrze? I przy okazji włączę sobie również kratownicę, żeby mi było wygodniej. No dobrze, ale żeby można było się poruszać tym kotkiem, to my sobie tutaj stworzymy coś na zasadzie takiego touchpada, kontrolera właściwie, którym będziemy sterować kotkiem, bo co to by była za frajda, gdybyśmy tego kota po prostu przesuwali. No dobrze, no to uwaga. Do tej naszej pierwszej sceny, bo jestem w pierwszej scenie, potrzebuję w takim razie trzech kierunków. No i najprościej zrobić je za pomocą trójkątów. Musimy je po prostu dodać jako nowe duszki. Czyli po lewej stronie dodajemy plusik. Właściwie to, słuchajcie, mamy tutaj czarny trójkąt. Macie go w swojej bibliotece. Wykorzystywaliśmy go do przejścia między scenami. To załadujmy ten trójkąt. Wybierzmy, zatwierdźmy, załadujmy ten trójkąt. On jest nawet wielkość, nawet dobra, słuchajcie. I teraz zobaczcie, zrobimy sobie ten joystick tutaj na dole. I tu sobie zrobimy cztery kierunki. Niech ten trójkąt oznacza właśnie stronę prawą. No to teraz spróbujmy załadować kolejny plus. I teraz zobaczcie, co robię. Znowu wybieram ten sam trójkąt, ale nie akceptuję, tylko muszę go poprawić. Muszę poprawić jego kierunek. Czyli wchodzę w pędzelek do edytora graficznego.
Wybieram strzałki po prawej stronie. No i zróbmy kierunek do góry. Do góry. No, mniej więcej jest ok. Zatwierdzam. I zobaczcie, dzięki temu już mi się strzałki nie będą myliły, prawda? I umiejscowiam sobie dokładnie o w tym miejscu. Świetnie, tak, żeby podkreślić, że ten kierunek tutaj do góry. No to dodajemy następny. Znowu wybieram obojętnie, którą strzałkę, bo i tak muszę wejść w pędzel i ją poprawić. Skoro mieliśmy w prawą górę, to teraz wybiorę sobie lewo. Lewo. Zatwierdzam. Przesuwam na odpowiednie miejsce. Dobra. I teraz słuchajcie, oczywiście, że musimy zapisać. Ja się znowu boję, że spowolni. Jak to nazwiemy? No, możemy to nazwać zagadki, zwierzaki. Zwierzaki, zagadki. Jak chcecie, tak, żeby się Wam dobrze kojarzyło. Zagadki. I zapisujemy. I co jakiś czas będziemy nadpisywać, żeby nam nic nie uciekło. Dobra. Mam trzy kierunki, brakuje mi czwartego, czyli znowu dodaję. Znowu wybieram dowolną strzałkę i znowu pędzel i nadaję właściwy kierunek. Tym razem dół. Mnie interesuje. Przesuwam w miejsce. Dobrze. Zobaczcie, tutaj trochę jest ciasno, ale zróbcie duży podgląd. To całkiem nieźle wygląda, prawda? Czyli na dużym podglądzie będzie nam łatwiej klikać, bo jest duży ekran i dzieciakom również na tym podglądzie. Te strzałki oczywiście bardziej ładniej poprzesuwać. Kota można też troszkę do góry, żeby zrobiło się tutaj więcej miejsca. Nie chcę, żebyś mi usunął się. Dobra. To jest kwestia dopracowania szczegółów. Dobra, ok. Słuchajcie, czy jesteście na tym etapie? Macie strzałki? Ja jeszcze raz nadpisuję dla bezpieczeństwa mojego. Czy macie na tym etapie strzałki? Świetnie, dobra. No to teraz zaczynamy i pobawimy się trochę z tymi kopertami. Tak jak powiedziałam, nie będziemy od początku jakby uczyć się ideologii, ale zastosujemy te koperty w praktyce. Koperty znajdziecie w kategorii żółtej. Tutaj na końcu znajdują się te koperty. Może teraz, jeżeli ktoś widzi te koperty, to może faktycznie wydać się, że je już gdzieś tam używałyście, prawda? Jeżeli nie, to nie ma najmniejszego problemu. I słuchaj, no może zacznijmy od kierunku góra, dobrze? Agata używała. Alicja używała, no i super, no i właśnie. No to w takim razie pójdzie bardzo szybko. Słuchajcie, wchodzimy do strzałki, która oznacza kierunek góra. I teraz zabawa jest następująca. Jeżeli kliknę moją strzałkę, to będę musiała nadać wiadomość do kota. I może dla zapamiętania, wy już pewnie wiecie, niektóre z Was, że w kopertach mamy sześć kolorów i sześć możliwości w takim jednym programie. Więc, żeby łatwo zapamiętać, wybierzmy sobie górę pierwszą kopertę pomarańczową, a potem się będziemy kierować zgodnie z ruchem wskazówek zegara i będziemy wybierać kolejne, żeby nam było łatwiej nie pomylić. Dzieciom możecie namalować strzałki na tablicy. I do tych strzałek przypasować kolorową kredę odpowiednie kolory, żeby zapamiętały i żeby miały wszystkie tak samo. To jest ważne, bo jak weryfikujecie projekt, a one używają różnych kolorów, to potem same mają problem, a wy musicie po prostu poświęcać czas, żeby tłumaczyć indywidualnie. No dobra. Strzałka do góry kliknięta nadaje pomarańczową kopertę. Szukam kota. Jest na górze. Wchodzę do kota. Kiedy kot odbiera pomarańczową kopertę, to powinien iść do góry. Oczywiście mówimy o jednym kroczku, czyli będzie szedł jedno pole.
Okej, okay, słuchajcie, jak jesteśmy w czasie, to my to zróbmy może szybciej i sprawniej. Teraz powinniśmy wracać do kolejnej strzałki, kolejnej i nadawać kolory. A my, jak jesteśmy w kocie, to zróbmy to szybciej. Powiedzieliśmy, że będziemy używać kolejnych kolorów, czyli kot na pewno odbierze nam kolor czerwony. I jeżeli to ma być ruch zgodny ze wskazówkami zegara poruszającymi się, to kolor czerwony będzie w stronę prawą. No i super. Dalej, cały czas w kocie bądźmy. Kolejny kolor, żółty. Żółty, kolejna strzałka w kolejności to będzie dół. I ostatnia koperta. I ostatnia koperta. Przesuwaj się ładnie. No. To kolejny kolor, czyli mamy teraz zielony. I koperta zielona będzie oznaczała kierunek, którego nie mamy teraz w lewo. OK, czyli w kocie już mamy zaprojektowane te koperty. Dajcie znać, czy macie, to teraz przejdziemy do odpowiednich strzałek i tam uzupełnimy to. Macie. OK. Świetnie, szybko pracujecie, dziewczyny, fantastycznie. Dobra, to słuchajcie, no to właściwie zaczynam od dołu, biorę sobie pierwszą, lepszą strzałkę od dołu i to kierunek na dole. Kierunek w dół to znaczy, że kiedy dotykam i kierunek w dół oznaczał, że to była koperta trzecia w kolejności, prawda? No przy okazji ćwiczymy swoją pamięć. Właściwie to trochę tutaj kodujemy, właściwie nawet nie troszkę, ale kodujemy sobie kolejność koper od stosunku do ruchu wskazówek zegara. I teraz mi łatwo zapamiętać, że dół to była żółta. Ciekawe, czy się nie pomylę. No to idę do następnej widocznej. To jest lewa. Lewa była czwartą z kolei, czyli musi być chyba zielona. Zielone. Góra już była. Dobrze. To jeszcze prawa strona. Kiedy dotykam? Prawa strona to była druga, czyli będzie czerwona. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Dobrze. Słuchajcie, ale zanim przetestujemy, to znaczy właściwie to możemy dziewczyny przetestować, czyli sprawdzić na razie, czy mój kot się porusza. Oczywiście klikam na strzałki, tak? I powinien się poruszać bez problemu. Sprawdźcie, czy wszystkie Wam działają. Po jednym oczywiście ma być. W tej chwili mogę sobie wchodzić na moje domki i nie będzie żadnej reakcji, bo ja jeszcze nie zaprojektowałam, prawda? Że jak dojdę gdzieś do któregoś domku, to powinnam przejść się na scenę. Na chwilę obecną na razie tylko mi działa chodzenie. Dajcie znać, czy kot chodzi. Z tym poruszaniem się kotka po scenie to naprawdę można bardzo dużo projektów również dydaktycznych zrobić, bo znowu możecie sobie tutaj pewne obszary wyznaczyć. Ten kot tak naprawdę może chodzić i zbierać różne przedmioty, zbierać takie przedmioty, które wy określicie, czyli nie powiecie konkretnie czerwone, ale na przykład będą kolorowe kulki i dacie komendę, uwaga, zbieramy niezielone. Z tym zaprzeczeniem uczniowie mają problem właściwie do klasy siódmej na chwilę obecną, więc naprawdę warto to gdzieś tam utrwalać, te zaprzeczenia. No dobrze, no jak działa? Uwaga, zapisujemy sobie od razu, jeżeli wszystko działa, żeby znowu mi tutaj nie uciekło, dajcie znać, czy działa.
No jak? Dajcie znać dziewczyny, czym macie. To znaczy macie na pewno, dajcie znać. Czy kot się porusza tak, jak ja tego chcę, czyli tak, jak nim steruję. Jest. Super. Dobra. To słuchajcie, zostaje nam ostatnia rzecz. Czyli taka informacja. Jeżeli dojdę do domku rodzinnego, to mam przejść na scenę numer 2. Jeżeli do stadniny, to scena numer 3. Jeżeli zamek, to scena numer 4. I teraz właściwie to nie mam możliwości umiejscowienia tego w kotku. Dlaczego? Z jednej prostej przyczyny, ponieważ jeżeli w kotku umiejscowię jeden bloczek, dotykanie drugiego przedmiotu, a działa on na zasadzie dotykania jakiegokolwiek drugiego przedmiotu na scenie. Czyli on nie odróżni, czy jest to stadnina, czy jest to zamek. Po prostu jak dotknie czegokolwiek, to będzie przechodził na konkretną scenę. A ja mam aż trzy możliwości, więc nie jestem w stanie z tego zrobić w kotku. Dlatego absolutnie to wyrzucam. Skoro się nie da zrobić tego w kotku, no to trzeba zrobić to w odpowiednich domkach. Czyli wchodzę do domku rodzinnego i tutaj dopiero mam informację, że domek musi wyłapać, wychwycić, że kot jest koło niego, czyli że kot go dotyka. To znaczy, że doszedł do domku i w tym momencie wchodzimy do psa, czyli scena numer 2. Następnie wchodzimy do stajni. I znowu, prościutko, kiedy dotykam jakiegokolwiek przedmiotu, ale pamiętajcie też, że tylko kot się na scenie porusza i nie ma tutaj możliwości, żeby stajnia dotykała jakiegokolwiek innego przedmiotu. Jeżeli dotknie tego kota, czyli poczeka, aż ten kot właściwie do niej dotrze, to przechodzę na scenę numer 3. O. Jest. I jeszcze zamek. I w zamku pomniejszałam go, czyli został mi tu jeszcze ten wybloczek, to ja go usuwam. I w zamku znowu, jeżeli będę dotykać jakiejkolwiek postaci, a w tym wypadku tylko kotka, to przejdę do sceny numer 4. Dobrze, słuchajcie. Pora na testowanie. Pora na testowanie, bo tak sobie myślę, że musimy jeszcze tutaj jedną fajną rzecz dołożyć, żeby zabawa nie była jednorazowa. Ja mam trzy zagadki. No to słuchaj, sam do początku, czyli powrót niebieski. I teraz spróbujcie, uruchamiam flagę i spróbujcie dotrzeć do któregoś z domków. Ja również. No powiedzmy, że zagadka dotyczy konia. No już wiemy, prawda? Muszę tak manipulować kotem, żeby dotrzeć do stadniny, żeby nie dotknąć przypadkiem jakimś uchem albo nogą drugiego domku. Więc kota dobrze byłoby pomniejszyć. Jestem! Dotarłam. No i teraz co dalej? Właściwie, gdyby nie niebieskie strzałki, które się znajdują przy scenie, to nic mnie nie ratuje, bo ja za pomocą niebieskich strzałek mogę przejść do sceny pierwszej. Oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony fajnie by było na przykład dołożyć tutaj, popatrzcie, ja wrócę na pierwszą scenę. Okej, zielona flaga. I fajnie byłoby tutaj dołożyć, wejdę może do pozycji edytowalnej i na scenach 2, 3, 4 idealnie byłoby dołożyć w kotku, skoro on tam jest. To w każdym kotku fajnie byłoby dołożyć. Kiedy ja cię klikam, to ty wracaj mi na scenę numer 1. Wracaj na scenę numer 1. I dziewczyny, spróbujcie przetestować. Ja teraz dołożyłam tylko do sceny numer 2.
To znaczy, że idę teraz do pieska. Jestem w piesku. Dobra, i teraz, ok, już wiem, że to jest pies, i teraz chcę wrócić do sceny numer 1, czyli klikam kotka. Jestem w scenie numer 1 i dalej mogę się bawić w zagadkę. Czyli w każdej scenie, w scenie 2, 3 i 4, dokładamy do kotka, już Wam pokazuję, prościutki skrypt. Kiedy Cię dotykam, wracamy do sceny pierwszej. I za każdym razem właśnie muszę wrócić do sceny pierwszej. I wtedy będzie kompletny projekt, który będzie fajnie, kompletnie współ i funkcjonował bez żadnego kombinowania przejścia między scenami za pomocą na przykład niebieskich strzałek. Słuchajcie, ja zapisuję sobie projekt, żeby mi nie uciekło. Wy proszę, doróbcie jeszcze to w kotku, w trójce i w czwórce i przetestujcie, czy to działa. Jeżeli działa z każdą sceną, fantastycznie i macie kolejny gotowy projekt do realizacji. I znowu, jeżeli się boicie, że to zajmie trochę więcej czasu dzieciakom, to zróbcie nie z trzema scenami dodatkowymi, tylko na przykład ograniczcie się do dwóch. Kiedy dotykam i też skaczę do pierwszej sceny. Dobrze. Ok. Mój uzupełniony w całości, czyli sobie zapisujemy. Świetnie. Dajcie informację i czy macie, i czy można ewentualnie przejść do kolejnej propozycji, którą dla Was mam. Alicja, ok. Poczekam jeszcze na odzew innych na spokojnie. Działa. Świetnie. Działa. Fantastycznie. Myślę, że się sprawdzi. Wspólnie możecie taki projekt zrobić z uczniami, a potem zaproponować, żeby wykonali coś samodzielnie. Mało tego, żeby oni sami wymyślili jakieś zagadki. Myślę, że są tak kreatywne dzieciaki, że poradzą sobie z tym, czym byśmy potrafili odpowiedzieć na ich zagadki. Dobrze, słuchajcie, skoro mamy zapisane, no to przechodzimy do nowego projektu. I tak naprawdę mam propozycję ostatniego projektu dla Was. Popatrzcie, zostało nam niewiele, 40 minut, ale myślę, że pracujecie tak sprawnie i tak szybko, że jeżeli czasu na część warsztatową, to myślę, że możecie coś zaproponować i możemy to nie wygenerować. No ale zobacz, robimy jeszcze ostatni projekt. I to jest projekt, który sprawdza się właściwie w różnych kategoriach, to znaczy możemy go robić na różne sposoby, nie tylko w juniorze, możemy go robić na macie i coś, co jest dość praktyczne, bo uczymy tego dzieciaki już w przedszkolu, w klasie pierwszej gdzieś utrwalamy, a mianowicie są to światła drogowe, to jest taki wdzięczny temat. Myślę, że no, może się to na pewno przydać. Jeżeli robiłyście już światła drogowe, to dajcie znać. No właśnie, u mnie właśnie znowu się zawiesza Scratch. No ale spokojnie, zaraz zaczniemy. Słuchajcie, i teraz, jeśli chodzi o światła drogowe, to musimy pamiętać, dzieciaki często to mylą, prawda? Ponieważ jeśli poruszamy się, to tak naprawdę mamy do czynienia z kolorami. Czerwony stój, zielony jedź, no i żółty przygotuj się, prawda? Lub uwaga, ostrożnie, zaraz będzie zatrzymanie. Natomiast jeżeli chodzi o pieszego,
No to pieszy nie ma tego jednego koloru, czyli tego żółtego. No, dzieciaki czasami tutaj się wkopują troszeczkę, mimo że często się chodzi przez przejścia dla pieszych, to jedna na gdzieś ucieka, tak mi się wydaje. No dobra, słuchajcie, widzę, że mnie się zawiesił, więc znowu go muszę brutalnie potraktować. Uruchamiam go raz jeszcze. I robimy sobie projekt ze światłami. Co skoro mamy, dodajemy nowy. Skoro mamy cztery możliwości, to znaczy cztery sceny, to zróbmy sobie projekt z pojazdu, czyli trzy kolory. I tak sobie pomyślałam, że tak, na pierwszej scenie stworzymy sobie po prostu trzy kolory. Po naciśnięciu któregoś z tych kolorów przeniesiemy się na scenę, która będzie nam pokazywała, co powinien w tym momencie robić. I my jeszcze na tej scenie musimy jeszcze dodać element, i myślę, że też będzie kolor tego światła, który będzie nas również wracał do strony numer 1. To taki trochę projekt. Troszeczkę podobny do tego, który przed chwilą mieliśmy. Nie będziemy się tutaj poruszać, no ale myślę, że na spokojnie go przerobicie z dzieciakami. Słuchajcie, kot nam nie będzie potrzebny, tak myślę. Nie, nie chcemy kota. Usuwamy go, czyli przytrzymuję go dłużej. Tutaj przytrzymać. Mogę go przytrzymać również po lewej stronie. Jak się pojawi krzyżyk, usuwamy, czyli mamy pusto. Skoro mówimy o światłach, to chcę tu trzy porządne koła w kolejności czerwony, żółty, zielony. Pytanie, czy na pewno w tej kolejności idzie? W pionie odgórnej jest czerwony czy zielony? Dziewczyny, podpowiedzcie mi. Czerwony, żółty, zielony? Chyba tak. Czy zielony, czerwony? Czy zielony, żółty, czerwony? Ale teraz już zwariowałam i nie wiem. Czy jesteście dziewczyny zmotoryzowane i czy kojarzycie, jak to jest złożone? Które światło jest na samej górze? Zielone czy czerwone? Chyba to bardziej widoczne. Alicja, super. Agnieszka wie? Agnieszka, podpowiedz nam. Teoretycznie to jakby nie było znaczenia, a z drugiej strony to jest istotne, bo wiem, że któreś światło musi być bardziej widoczne. Nie wiem, czy to czerwone, czyli ostrzegawcze, że stoimy, a zielone na dole musi być. Tak na logikę. Czerwone góra. Agnieszka, dziękuję. Ola, czerwone. Okej, upewniłam się. My wprawdzie nie zrobimy tego w pionie, tylko w poziomie, bo mamy więcej przestrzeni, ale dobrze jest właśnie zacząć w takim razie z czerwonego, które na sygnalizatorze już będzie na górze. I to już zapamiętam, dzięki Wam. Dzięki. Dobrze, no to słuchajcie, dodaję nową postać, nie kolejną, ale nową postać. Zupełnie nową. Wchodzę w pędzel. Wybieram sobie najgrubszą linię, koło oczywiście. I rysuję sobie koło. Słuchajcie, czerwony, no to wywiaderko. Właściwie to jeszcze powinnam zrobić, no właśnie. Słuchajcie, kontur powinnam wybrać i narysować czerwony, bo inaczej teraz konturu nie zamaluję. Zobaczcie, nie ma opcji zamalowania kontura, więc uwaga, lewy górny róg, cofam, cofam i cofam. Czemu mnie chce cofać znowu? Może na tablecie. No, wreszcie. Cofam i jeszcze raz, mam puste i teraz dopiero zmieniam na kolor, żeby kontur był czerwony. Zróbcie tak, bo inaczej nie zamalujecie. Kontur, a ja chcę mieć i teraz wiaderko i wypełniam środek. Chcę mieć całkowicie czerwone koło. Czerwony, żółty, zielony, Alicja. Ok, fajnie. Dobra, mam czerwony, zatwierdzam. To moje koło nawet wyszło fajnej wielkości, bo jest idealne i zmieszczą się idealnie trzy. I teraz popatrzcie, zrobię sztuczkę z kopiowaniem, żeby nie dodawać złego duszka. Chwytam sobie moje kółeczko i przeciągam na scenę, na jedynkę, bo ja chcę jeszcze jedno. Jeszcze jedno i zobaczcie, klikając na to drugie, wybieram pędzel i tutaj od razu w edytorze poprawiam na żółty, czyli wiaderkiem zamalowuję na żółty.
Teraz już nie mam problemu, bo cały obiekt był czerwony, więc też mi się zamaluje na żółto. Zatwierdzam, mogę sobie teraz przesunąć. Dobra. Brakuje mi jeszcze zielonego. Ja zrobię dokładnie tak samo, skopiuję. Znowu nie ma znaczenia, czy czerwone, czy żółte. Chwytam, przeciągam na scenę. Pojawia mi się trzeci obiekt. Wybieram pędzel. Teraz potrzebuję zielonego koloru. Zatwierdzam. Przesuwam w odpowiednie miejsce. Super. I mam trzy kolory. Dobra, mamy to. Dajcie znać, czy mamy czerwony, żółty, zielony. Jest, dobra. Słuchajcie, teraz stworzę sobie trzy sceny. I teraz tak, dodaję sobie od razu trzy sceny. Niech one na razie będą puste. Dobra, i teraz na każdej scenie usuwam kota. Nigdzie nie chcę mieć kota. Zostawiam białą. Każda z tych trzech scen powinna mieć tło i tam jest takie fantastyczne tło z drogą. Zobaczcie, macie miejscowość poza miastem i macie miasto. Ponieważ jesteście z miejscowości mniejszych, czyli poza miastem, wpiszmy sobie ten obszar poza miastem. Super, bardzo przyjemny, spokojny. Człowiek aż odpoczywa, jak patrzy. I słuchajcie, ładujemy tą samą scenę wszędzie, na każdym. Na każdym dokładnie to samo. Bo to o to chodzi. Na tych scenach będzie poruszał się nam pojazd. I ten pojazd będzie się poruszał zgodnie z tym, czy dane światło, jakie dane światło będzie. Dobrze, i teraz słuchajcie, na każdej scenie chciałabym mieć światło, które mi również symbolizuje, czy jestem na czerwonym, na żółtym, czy na zielonym. I teraz popatrzcie, jak ja to zrobię szybciutko. Na razie jeszcze nie mam skryptów, bo te skrypty będą mi się różniły i właściwie dobrze. Wchodzę na pierwszą scenę i z pierwszej sceny chwytam czerwony i wrzucam do sceny numer 2. I zielony do sceny numer 4. Te światła oczywiście ułożą się dokładnie w tym miejscu, co na scenie numer 1, więc fajnie będzie teraz wejść do tych scen i gdzieś tam w jednym miejscu umieścić, żeby nam nie zasłaniały naszego pojazdu, który będzie się za chwilę tam poruszał. Dobra. No to mamy. Słuchajcie, to czekam teraz, aż powiecie, że jesteście na tym etapie. Czyli cztery sceny. Pierwsza scena, trzy światła. Każda kolejna to jest to samo tło, przy czym na dwójce czerwony, na trójce żółty, na czwórce zielony. I nam się to fajnie te kolory ułożyły w pionie na tych scenach. Dajcie znać. Czy mogę dalej? Ela potwierdza, że tak. Mam nadzieję, że reszta również. No dobrze, no to już będę dalej. Super. Dobrze, to słuchajcie, teraz brakuje mi pojazdu. Wchodzę sobie na scenę numer 2. Na tej scenie dołożę ten pierwszy pojazd.
Czyli na dwójce dokładam nowy obiekt. I tutaj szukam. I słuchajcie, może dajmy pojazd. Zobaczmy, czy tam jest pojazd. Jest. Słuchajcie, wybierzmy sobie tutaj na dole, popatrzcie, macie taki czerwony, niebieski samochód z twarzą i załadujmy sobie też twarz. Ja wybieram dziewczynę, no bo jestem dziewczyną. Wybieram pędzel. Znowu wybieram aparat. Klikam, przypominam, w obszar głowy. Mogę się załadować. Udało mi się. Zatwierdzam. Super. Ok, już mam. Oczywiście jestem nieproporcjonalna w stosunku do drogi, więc muszę troszkę pomniejszyć. Fioletową kategorię, przeciągam bloczek i pomniejszam tak, żeby było proporcjonalnie co do drogi. Dobrze byłoby... O, myślę, że ok. Słuchajcie, możemy postawić każdy pojazd na środku. To nie ma znaczenia, ponieważ każdą aktywność, którą będzie wykonywał, tak naprawdę może zacząć tutaj na tym miejscu. I teraz zobaczcie, na każdym chcę mieć dokładnie ten sam samochód, więc nie będę sobie dwa razy jeszcze robić zdjęcia, ale jestem na scenie, przypominam, numer 2, więc chwytam samochodzik i przeciągam do trójki i do czwórki. Znowu się nie chciał przeciągnąć. Jest. Dobrze. Słuchajcie, od razu odruchowo pamiętajmy, zapiszmy to, co mamy, czyli prawy górny róg i nazwijmy to światła drogowe. Światła drogowe i zapisujemy. Piszcie proszę, bo boję się, że gdzieś tam umknie. Ok. No dobra, no to słuchajcie, za chwilę się pobawimy przejściem między scenami, chociaż to już będzie dla nas banalne i proste, bo już to praktycznie robiliśmy. Będę robić na poszczególnych scenach. No to zacznijmy od sceny numer 2. Co ma robić na scenie numer 2? Światło czerwone, czyli co, pytanie, czy w ogóle cokolwiek musi robić. No jak tam dziewczyny? Oj, przepraszam. Czy na czerwonym coś robimy? Chyba się już za dużo nagadałam. Czekamy, czyli właściwie nic nie robimy, prawda? Czyli skrypt samochodu na czerwonym zostawiamy w świętym spokoju. Tylko zastanówmy się od razu, skoro jesteśmy na dwójce. Jeżeli ja z pierwszej sceny przejdę na dwójkę, no to chciałabym znowu w sposób łagodny z dwójki przejść na jedynkę. Skoro tak, to fajnie byłoby wykorzystać te światła, które tutaj mamy na scenie. Czyli wejdźmy do kółeczka. I w czerwonym kółeczku, jeśli go dotknę, to niech nas przejdzie na scenę numer 1. To już wykorzystywałyśmy. Chodź tutaj. O, dobrze. Przejdźmy na żółty. Czyli jesteśmy w scenie numer 3. No dobrze, co tym dzieje?
na żółtym. Właściwie to tak, z jednej strony przygotowujemy się, lub też musimy gwałtownie hamować, więc no, nasz samochód w jakiś sposób może się poruszać, ale na pewno poruszać się do przodu, ale czekać właściwie na ruch, pokazując jednocześnie, że silnik działa. Więc co możemy wymyślić tutaj w pojeździe? Wejdźmy sobie w pojazd. No i w tym pojeździe, pamiętam, coś działało, to musimy użyć zielonej flagi. I w tym pojeździe na przykład nasz pojazd może poruszać się przód, tył. Tak o jeden kroczek, czyli robić takie wrażenie, wiecie no, telepiącego się samochodu. Ale równie dobrze może podskakiwać o jeden kroczek, tak? Tutaj mamy podskok. No więc nie wiem, co Wam będzie wygodne. No może być wrażenie przód, tył, tak? Możemy wykorzystać ruch do przodu i do tyłu. Aczkolwiek nie wiem, słuchajcie, teraz tak pomyślałam, nie wiem, czy to będzie dobre, ponieważ nasz samochód, jeżeli będzie chciał jechać w lewą stronę, to pamiętacie, jak zwierzęta obracaliśmy? No właśnie, więc w lewą stronę on się obróci jakby do tyłu, więc to nie będzie dobry pomysł. Usuwamy tu. Małgosia podpowiada, że spaliny lub drżenie. Małgosia, spaliny to jest dobry element, czyli tak naprawdę. O, a zróbmy takie spaliny, Małgosia. Dobra, idziemy za tobą. Więc samochód zostawmy. Chociaż właściwie ten samochód, popatrzcie, może podskakiwać. Podskakując będzie miał wrażenie, że wykonuje ruch, ale nie za dużo, nie dwa, tylko po prostu jedkę. I niech on podskakuje cały czas, prawda? Niech podskakuje cały czas. A oprócz tego, że będzie podskakiwał, super, zrobimy mu, Małgosia, spaliny. Czyli uwaga, wchodzimy na plusik. Dodajemy nową poseł, nie pusty. I teraz mamy za zadanie stworzyć spaliny. Najlepiej będzie to wykonać za pomocą krzywej. Jakiś taki szary kolor. I teraz popatrzcie, no spaliny. Jak mogą wyglądać spaliny? Artystką ja nie jestem, ale no nie wiem. To mogą być takie kreski zakończone takimi chmurkami. O! Czy to przypomina spaliny? Mogłabym jeszcze użyć różne kolory, różne odcienie. Popatrzcie, żeby przypominało nasze spaliny. Genialne. O, no, całkiem nieźle. Co wy na to? No i narysowałam spaliny. Dobrze, ładuję do projektu. Moje spaliny są dość duże. Trochę, ale popatrzcie, całkiem nieźle. No, trochę wygląda, jakby miał silnik odrzutowy, ale okej. Pomniejszę trochę te spaliny, bo mi ten samochód zaraz odleci. Myślę, że wystarczy. O-o. Słuchajcie, mała przerwa techniczna, ale dosłownie moment. Dobra, słuchajcie, chwileczkę, dosłownie niewielka przerwa techniczna, ponieważ mój tablet właśnie powiedział dość. Ja zaraz się podłączę, a wy, dziewczyny, pracujecie dalej. Proszę, żebyście, może zróbmy teraz tak, że szybciutko opracujcie te kółka żółte i czerwone, dobrze? A ja już do was się podłączam, jak na złość, na końcóweczkę. Zbyt szybko się tablet rozładował, po prostu. Już go uruchamiamy. O, Małgosia, no właśnie, tak się zdarza. Wiadomo. Co zrobić? Ale to nic. My sobie z tym damy radę, a wy dalej pracujecie.
Zaraz powinno być u mnie wszystko widać. Pamiętajcie, wejdźcie sobie w każdą scenę. Na żółtym kółku dołóżcie, że jak kliknę, to wracam na scenę numer 1. Na zielonym kółeczku, czyli na, w scenie 4. Jak kliknę, to chcę przejść do sceny numer 1. I to samo również, dziewczyny, możecie zrobić. To samo możecie zrobić na scenie pierwszej, słuchajcie, bo to już sobie na pewno poradzicie. Czyli na scenie pierwszej, tam gdzie mamy tła, wejdźmy w każde światło i czerwone mam nie przenieść na scenę drugą, żółte na trzecią, a zielone na czwartą. I to już naprawdę sobie świetnie z tym poradzicie. Piszcie ewentualnie, jak czegoś nie wiecie. A zaraz dopracujemy te nasze spaliny. Tak jak mówię, jak coś to piszcie, ale widzicie, sobie chyba z wszystkim radzicie. A ja już jestem bliżej niż dalej z wami. I zaraz znowu się połączymy i będziecie widzieć mój tablet. Ok. Dobrze, zobaczymy, czy nam, czy mi nie usunęło projektu. Ok. Ok. Dobrze, dziewczyny, już wracam do Was i teraz popatrzcie, czy widzicie mój projekt teraz. Już jestem z Wami i z projektem. Jest, świetnie. Słuchajcie, to tak szybciutko jeszcze raz, wejdę do sceny numer 2. Tutaj mam tylko skrypt w czerwonym kółku. Kiedy dotykam, przechodzę na 1. Przechodzę do 3. Sceny numer 3. Tutaj w tej scenie numer 3 zaczęłam zajmować się moimi spalinami. Dobrze, ale uporządkujmy właściwie scenę numer 3. Zacznijmy od żółtego światła. Jeżeli macie, to tylko zweryfikujcie, czy dobrze robię i czy macie tak samo. Kiedy dotykam żółtego światła, również mam się przeteleportować na scenę numer 1. To jest w świetle. Małgosia, właśnie spaliny, świetnie. Pomniejszasz i powiększasz, świetnie. Albo drugi efekt, dziewczyny, może być pojawiają się i znikają. Też robią taki efekt jakby ruchu. No dobra, ale powolutku. Wchodzimy do samochodziku.
Tak jest, czyli on będzie skakał góra o jeden i opadał w dół, i to będzie się działo zawsze. I wejdę jeszcze w spaliny. I w spaliny Małgosia proponuje, żeby się powiększały i pomniejszały. I oczywiście musi się to dziać za zieloną flagą, bo to musi się dziać w momencie przejścia na scenę. Czyli może się na przykład w fioletowy wchodzimy, powiększają się i pomniejszają. I robią tak cały czas. Super. Ewentualnie, ja teraz nie dopnę, tylko skonstruuję obok drugi. Również fajnie chyba powinien wyglądać efekt, że znikają się, pojawiają. Jeżeli jest zbyt szybko, to pamiętajcie, że macie tutaj czas. Czyli zegar, który możecie wstawić pomiędzy pojawianie się i znikanie lub pomniejszanie i powiększanie. Nie wiem, czy macie już to przetestowane, ale ten zegar z dziesiątką oznacza mniej więcej sekundę. Mówię mniej więcej, bo różnie nasze systemy działają na tabletach. Niektóre są bardzo szybko, niektóre pracują wolno z racji tego, ile mamy tam uruchomionych rzeczy, które nam pracują w tle. Więc takie mniej więcej to jest sekunda. To jest sekunda. Do dnia dzisiejszego nie rozumiem, dlaczego dziesiątkę określili jako sekundę. Nie jak się to ma, żeby skojarzyć jakoś z naszą sekundą, prawda? No dobrze, ale zostawię to na razie niedołączone. Wiecie, że klocki niedołączone nie działają, więc one sobie niech tutaj stoją, bo to będzie dla Was informacja, że można to zrobić na dwa sposoby. No dobra, słuchajcie, macie to w scenie numer 3? Czy mamy scenę numer 3? Jest, świetnie. No to wchodzimy do czwórki, uzupełniamy czwórkę. Czwórka, bardzo prosty schemat. I znowu zaczynamy od światła zielonego. Światło zielone, jeżeli dotykam, mam je przenieść znowu na scenę numer 1. Co ma robić samochód? No samochód ma cały czas poruszać, czyli przesuwać do przodu. I to jest też bardzo prosty element już do wykonania, czyli pamiętamy, zielona flaga, poruszam się w prawą stronę i poruszam się zawsze. Oczywiście to zawsze tu oznacza tak długo, jak jestem na scenie. Ok. Dobrze. Zapisuję. Zapisujemy dziewczyny, żeby nam nie uciekło. Świetnie. Słuchajcie, skoro mamy scenę 2, 3 i 4, to wracamy do sceny numer 1. I tutaj nie wiem, czy zdążyłyście to zrobić, kiedy ja mówiłam, a przyłączałam się, że tak powiem, między systemami. To teraz tak. Właściwie schemat czerwonego, prosty. Dotykam i przenoszę się na scenę z czerwonym, ale warto dodać jeszcze tutaj jeden element i to jest ważne, kiedy pracujecie na dotykaniu. Dzieci bardzo często muszą mieć jakiś komunikat, że element został dotknięty, bo to znaczy jednocześnie, że działa. I teraz jak zauważyliście na innych aplikacjach, bardzo często jest to jakiś krótki dźwięk, że właśnie zostało dotknięte. I jak najbardziej, popatrzcie, ja tu Wam na razie, o, włożę to pomiędzy. Popatrzcie, wchodzimy w zielone, już pomijając fakt, że możemy sobie tutaj dźwięki nagrywać, to między tymi dwoma elementami mogę włożyć znak dźwiękowy, który będzie informował, że faktycznie działam na dotyk. Ja wiem, że on mnie zaraz przeniesie, powinien mnie przenieść do sceny numer 2, ale to jest taki ważny element, informacja zwrotna, że ten konkretny tutaj działa. Inną propozycją jest na przykład, żeby ten element podskoczył. Podskoczył, też fajnie, bo jest widok. Albo innym elementem jest również dobrym rozwiązaniem, Małgosia też już to wcześniej przy spalinach chciała wykorzystać. Na przykład powiększanie. Tylko to powiększanie. O, mnie się już tu chowa troszeczkę. Tylko popatrzcie, to
powiększanie, pamiętajcie, musi działać jednocześnie z pomniejszaniem. No i najlepiej w środek jeszcze dać się, nie wiem, jakiś ułamek sekundy, ponieważ też powinno być widoczne fajnie. No i właściwie słuchajcie, popatrzcie, mamy trzy rozwiązania. I na co się decydujemy? Który Wam się najbardziej podoba? Dźwięk, podskok czy powiększanie i pomniejszanie? Zawsze możemy zaprojektować na trzy różne sposoby, aczkolwiek powiększanie i pomniejszanie. Dobra, to w takim razie ja dźwięki. Agnieszka, pierwsza wpadłaś na to, to tak zrobimy. Dźwięk i podskok zostawcie sobie z boku. To znowu będzie dla Was informacja, że to można zastosować na kilka sposobów. Słuchajcie, i teraz sobie uruchomimy. OK. Ja zobaczcie, ja kliknęłam pomniejszenie, więc moje kółko było mniejsze. Kliknęłam teraz jeszcze powiększenie, żeby ono wróciło do rzeczywistych wymiarów. Więc klikam sobie powiększanie i pomniejszanie. I na razie nie dopinam przechodzenia do drugiej strony. Przetestuję. Uruchamiam zieloną flagę i dotykam mój element. Popatrzcie, to fajnie wygląda, takie pulsowanie. Tak? Myślę, że jest fajnie. Jest po prostu dla mnie informacja, że ja dotknęłam ten element. I dopiero teraz możemy to dopiąć. Słuchajcie, dokładnie taki sam skrypt. Prawie dokładnie, przepraszam, bo będzie różnił się sceną na końcu. Będzie się znajdował w żółtym i zielonym. Skoro dało się kopiować duszki do sceny, to popatrzcie, skrypty też się da kopiować. Nie wiem, czy to też testowałyście. Mam tutaj w czerwonym cały skrypt. Ja chcę całość przenieść, czyli muszę kliknąć na pierwszy przycisk. Trzymam i popatrzcie, przeciągam na mój żółty, puszczam. I teraz wejdźmy w żółty. Zobaczcie, mam dokładnie ten sam skrypt. Starczy tutaj poprawić dwójkę, czyli wypinam dwójkę. To jest bardzo praktyczne, kiedy skrypty mamy dłuższe. Krótsze to, tak jak powiedziałam, mogą dzieciaki powtarzać, ale im dłuższe skrypty, tym się szybciej pracuje. Żółty na którą scenę? Żółty ma iść na trójkę. No to w takim razie jestem żółtym, to kopiuję ten żółty na zielony. Tak jest. Wskakuję w zieloną kulkę. I znowu tutaj muszę poprawić, prawda? Zielony mam je przenieść na czarny, więc odczepiam trójeczkę, doczepiam czwóreczkę. Słuchajcie, więc co pomyliłam. Ok, zapisujemy. Dobry nawyk. No to powiększam, bo u mnie lepiej działa na pełnej scenie. No to chwila prawdy. Czerwony. Jestem. Na czerwonym stoję, nic się nie dzieje. Dobra, wracamy. Jest żółty. Popatrzcie, normalnie szaleje mój samochód. Podskakuje spaliny, super. Tak sobie myślę, że te spaliny byłyby tu wystarczające, a to podskaki samochodu już można sobie było darować. No ale, no okej, wygląda w miarę. Dobra. Klikam na żółty. Wracam do sceny. No to teraz sprawdzam zielony. Powiększył się, zadziałał. O, na zielonym cały czas się poruszam jeszcze. No, tutaj to drzewo mi trochę przeszkadza, bo wygląda jakby jeździło po drzewku. Ale siła wyższa. Nie mamy tu, że tak powiem, przestrzennej wizji. Aczkolwiek tak sobie myślę, można by dołożyć jakieś samodzielne drzewko i położyć tutaj, więc ten samochód mógłby rzeczywiście drzewkiem się poruszać. Wiem, drobnostki i szczegóły. Tak sobie pomyślałam, słuchajcie, ażby się prosiło, że jak jesteśmy na tych scenach 2, 3 i 4, to na tych symbolach, popatrzcie, to byłoby fajne, gdyby na tych symbolach, ja zatrzymam projekt, wejdę sobie na to zielone kółeczko. No,
Wejdę sobie w edytor graficzny. I popatrzcie. Tutaj fajnie by było na przykład za pomocą czarnego koloru zrobić ten symbol, który co oznacza? Który oznacza cofanie w wielu grach, prawda? Na pewno przerabialiście bit by bit, być może graliście w taką grę Lego, która jest dostępna online, Bits and Bricks. I taki symbol jednoznacznie kojarzy nam się z cofaniem, czyli z powrotem. Może byłoby to fajne rozwiązanie. Dobrze, dziewczyny, zapisujemy. Był to nasz ostatni projekt, który stworzyliśmy dzisiaj. Ja tylko mam nadzieję, że zaprezentowane dzisiaj projekty przydadzą Wam się, dziewczyny, na pewno do realizacji na zajęciach. Nie dałyście mi jeszcze informacji, bo też o to nie pytałam, w jakich klasach pracujecie, ale myślę, że każdy z tych projektów jesteście w stanie zrealizować od klasy pierwszej do trzeciej, czasami być może z małymi modyfikacjami. Agnieszka, klasa trzecia, myślę, że w całości zrealizujecie. Jeżeli coś się wydaje, Ola, trudnego na przykład dla klasy pierwszej, to modyfikuj, wycinaj elementy, nie dokładaj trzech stron, ale trzech scen, ale na przykład tylko dwie. Ela druga, to już myślę, że sobie mogą też poradzić. Wy macie te dzieciaki, więc wy wiecie, na co je stać, prawda? I co są w stanie tutaj dopracować. Słuchajcie, bardzo Wam się dziękuję. Dziękuję Wam przede wszystkim za aktywną obecność, za to, że korespondowałyście ze mną, że była między nami dyskusja. To oznaczało, że jesteście zainteresowane tym, co się tutaj dzieje. Nawet z tymi drobnymi problemami technicznymi jakoś nam się udało, czyli było fajnie. Ola, twoje fajnie, tak? Ola, ty masz klasę pierwszą. No to super. No co, słuchajcie, ja może zapytam, czy macie jakieś pytania? Że tak powiem, mogę powiedzieć, że część warsztatowa oficjalnie dobiega końca. Ja mam jeszcze godzinę dyżur dla Was, więc jestem do Waszej dyspozycji. Możemy coś stworzyć, możecie mnie o coś zapytać. Jeżeli będę wiedziała, to odpowiem. Jest fajny projekt. Jeżeli dziewczyny, reszta nie robiła czegoś takiego, to bardzo prosty projekt, bijące serduszko, które przypuszczam, Ola wykorzystywało powiększanie i pomniejszanie. Alicja, bardzo się cieszę, że była to super zabawa. O to chodzi, a przy okazji nauka przez zabawę. Świetnie. Małgosia, trening czyni mistrza, więc myślę, że jak spróbujesz przepracować którykolwiek z projektów z dzieciakami, to dojdziesz do takiej wprawy, że się nie będziesz na pewno niczego obawiać. Ja Wam serdecznie dziękuję, dziewczyny, i tak naprawdę teoretycznie jesteście wolne, możecie się odnieść do swoich obowiązków, ale jeżeli macie pytania i mogę w czymś pomóc, to naprawdę tutaj jestem i służę swoją pomocą. Dziękuję raz jeszcze. Duże buziaki dla Was oczywiście. Czekajcie, muszę zakończyć wielkim serduchem. O, tak. Proszę bardzo. Serducho dla Was za to, że tak dzielnie walczyłyście ze mną. Również pozdrawiam serdecznie, ciepło, i mam nadzieję, że może gdzieś tam jeszcze na jakimś webinarze będziemy mieć przyjemność ze sobą się spotkać. Jeżeli będę miała taką przyjemność prowadzenia jeszcze jakiegoś webinaru właśnie dla Waszego NUTS-u, to dajcie znać, że byliście ze mną na juniorze. Będzie mi fajnie. Mam nadzieję do następnego spotkania. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No to serduszko muszę jeszcze dopracować, ale Alicja, dziękuję. Takie trochę niesymetryczne. Dziękuję również, Renata, za obecność i za aktywność. Do zobaczenia, Agnieszka. Ja jeszcze cały czas
Super. Ja cały czas staram się zapamiętać, jak się serduszko z klawiatury robi. I teraz nie wiem, ale to jest chyba nawias i trójka. Nie wiem, czy tak, czy nie, ale jeżeli tak, to dla Was. Takie leżące, tym razem symetryczne. Serduszko, no tak. Serduszko tak jak najbardziej. Dopracujemy. Tak. Takie bijące powinno być. Nie wiem. Bijące, a wyszło mi świecące jak słońce. Ale może być. Dziękuję również, Ola, i cieszę się, że było miłe, że nie było stracone. Wydawać by się mogło, że takie 3 godziny to dość dużo, ale myślę, że ten czas tak szybko Wam zleciał, jak dokładnie mnie, więc jeżeli tak było, to znaczy, że było owocne. Wielkie dzięki. Szybko. To znaczy, że było ok. Bardzo się cieszę z tego powodu. Fantastycznie. To taki miły akcent na koniec. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, Ola.